Ja może jeszcze raz formalnie dokonam otwarcia 49. sesji Rady Powiatu w Brzezinach. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, ponieważ mieliśmy problem techniczny, nie było nas słychać. W dniu dzisiejszym, Szanowni Państwo, nastąpi uroczyste wręczenie medalu dla małżeństwa Państwa Klimczak z okazji 50. rocznicy małżeństwa. Takiego wręczenia dokona pani starosta w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo proszę pani starosta. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś podczas sesji Rady Powiatu w Brzezinach mam zaszczyt po raz pierwszy wręczyć medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to polskie cywilne odznaczenie państwowe. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego stanu systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Nadawany jest przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim na wniosek wojewody. Odznakę medalu za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać jedynie określone ustawowo osoby. To jest prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz zastępcy tych osób, a także marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz oraz prezydent miasta. Dziś witam serdecznie panią Wiesławę Klimczak i pana Tadeusza Klimczaka, którzy przeżyli w związku małżeńskim już ponad 50 lat. Witam serdecznie rodzinę, przyjaciół państwa Klimczak, którzy są tutaj dzisiaj z nami oraz tych, którzy oglądają nas online. 50-lecie ślubu to wspaniała rocznica. Kochani jubilaci, wy wiecie najlepiej, że małżeństwo to nie tylko piękne chwile, te podniosłe, radosne, ale także dzielenie się z drugą osobą troskami, smutkami i nieszczęściami. W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście, że będziecie z sobą na dobre i na złe. Tej próby wyszliście zwycięsko. Nagrodą jest szczęście dzieci, uśmiechy wnuków i prawnuków oraz radość, którą możecie dziś dzielić z przyjaciółmi. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dziś w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczyć Państwu medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Zapraszam Państwa tutaj do nas na środek, a pozostałych Państwa poproszę o powstanie, by w tym naprawdę ważnym momencie uhonorować Państwa. Zapraszam tutaj bliżej. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt podarować panią odznaką medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt uhonorować panią odznaką medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Ja mam ręce pani dzieci, to było najsatyczniejsze gratulacje w imieniu całej Rady i swoich. Nie wystarczy pokochać. Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. Dostojnym jubilatom Państwu Wiesławie i Tadeuszowi Klimczakom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego w imieniu władz samorządowych powiatu brzezińskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje i najpiękniejsze życzenia spełnienia marzeń, pomyślności, szczęścia, długich lat życia oraz doczekania w zdrowiu i dostatku kolejnych wspaniałych jubileuszy. Proszę bardzo. Muszę podziękować, ale dziękujemy serdecznie. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Bardzo nam miło. Dziękuję. Właśnie zrobimy sobie jeszcze wspólne pan zdjęcie. Pan przewodniczący jest taki po drugiej stronie, tak. Piękna pamiątka dla Państwa. Jeszcze w czasach, kiedy musimy mieć maseczki, ale... Gratuluję bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo.
Gratulujemy serdecznie, tak samo. Dzięki. No chyba, że do jednego zdjęcia szybciutko zajmujemy maseczkę, ale do jednego zdjęcia. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz wszystkim. Dziękujemy. Szanowni Państwo, w takim razie ogłaszam 5 minut przerwy technicznej. Za 5 minut widzimy się z powrotem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Przechodzimy do drugiego pokoju już mniej oficjalnie. Znaczy dziennikarzami oczywiście, redaktorami.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wznawiamy obrady. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Już po uroczystej chwili teraz przechodzimy do prozy życia. Wysoka Rado, w tym momencie sprawdzimy obecność. Bardzo proszę, Radny Czulno Krzysztof. Dzień dobry, witam wszystkich jeszcze raz serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Radny Gętek Tadeusz. Radna Gralewska Jagiełło Irena. Jestem i też witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Radna Kaczmarska Beata. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Radny Kamiński Radzisław. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, witamy. Pani starosta Renata Kobiera. Dołączy do nas za chwilkę. Radny Kotecki Edmund. Radny Kotynia Krzysztof. Dzień dobry, witam ponownie. Obecny. Witamy serdecznie. Radny Krakowia Gian. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Radny Lipski Bartłomiej. Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Radna Natkańska Ewa. Jestem, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Radny Nawrocki Daniel. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Radny Orłowski Krzysztof. Dzień dobry, obecny, witam wszystkich ponownie. I pan wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz za chwilę również do nas dołączy razem z panią starostą. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, po sprawdzeniu listy obecności i osób, które zalogowały się online, stwierdzam kworum, także nasze obrady są prawomocne. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w tym momencie również bardzo serdecznie chciałbym powitać wszystkich gości, którzy razem w dniu dzisiejszym z nami będą przedstawiać swoje materiały, o które zostali poproszeni. W tym momencie bardzo serdecznie chciałbym powitać pana inspektora Marcina Grzelaka, komendanta powiatowego Policji w Brzezinach. Czy pan inspektor nas słyszy? Takiego kanałka to... Halo, halo, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Pan Inspektor prosił, żeby go wytłumaczyć. Nie wiem, słychać mnie? Dobrze? Tak. Prosił, żeby go wytłumaczyć. W tej chwili ma jakąś bardzo ważną konferencję. On spróbuje się połączyć, kiedy ta konferencja mu się skończy. I na razie chwilowo go nie będzie, ale jeżeli tylko będzie mógł, to się od razu z nami połączy. W tym momencie bardzo serdecznie chciałbym go powitać. Drugą osobę, którą bardzo serdecznie witam i mamy już wizję z panem starszym brygadierem Dariuszem Guskiem, komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Witamy bardzo serdecznie, panie komendancie. Witam podobnie, dzień dobry, jeszcze raz. Słyszymy się, to najważniejsze. Tak, słyszymy się, wszystko w porządku. Dziękuję bardzo. Chciałbym również w tym momencie powitać panią Magdalenę Adamską, dyrektora powiatowego PCPR-u w Brzezinach. Witam serdecznie panią dyrektor. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję, witamy. Witam wszystkich pracowników starostwa powiatowego w Brzezinach. Witam wszystkich Państwa, którzy razem online z nami będą brać udział w dzisiejszej sesji. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, do Państwa radnych został wysłany porządek obrad zaproponowany przeze mnie i pytanie, czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść jakieś uwagi co do porządku obrad. Nie widzę, nie słyszę. W takim razie poddam pod głosowanie porządek obrad. Przepraszam, nie było zmian, nie poddajemy pod głosowanie, przyjmujemy porządek, który został zaproponowany. Wysoka Rado, bardzo dziękuję panie mecenasie. W takim razie Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu już porządku obrad dzisiejszej sesji, przyjęcie protokołu z 48. sesji Rady Powiatu w Brzezinach. Projekt protokołu z 48. sesji Rady Powiatu w Brzezinach został do Państwa przesłany. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi co do protokołu? Nie widzę i nie słyszę. W
takim razie zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z 48 sesji Rady Powiatu w Brzezinach. Głosowanie imienne, kolejność alfabetyczna. Bogański Krzysztof, jestem za przyjęciem protokołu. Radny Czumno Krzysztof? Jestem za. Dziękuję bardzo. Radny Gadek Tadeusz? Radna Kralewska Jagiełło Irena? Jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję bardzo. Radna Kaczmarska Beata? Jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję. Radny Kamiński Radzisław? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani starosta Renata Kobiera? Jestem za. Dziękuję bardzo. Radny Edmund Kotecki? Radny Kotyniak Krzysztof? Jestem za. Radny Krakowiak Jan? Jestem za. Dziękuję bardzo. Radny Lipski Bartłomiej? Jestem za. Dziękuję. Radna Natkańska Ewa? Jestem za. Dziękuję. Radny Nawrocki Daniel? Jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję. Radny Orłowski Krzysztof? Jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję bardzo. I pan wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz? Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż Wysoka Rada 13 głosami za protokół z 48 sesji Rady Powiatu w Brzezinach przyjął. Dziękuję. Wysoka Rada, Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Sprawozdanie starosty brzezińskiego z prac zarządu powiatu w okresie między sesjami. Przedmiotowe sprawozdanie zostało do Państwa radnych wysłane. Chciałbym, żeby zaproponować takie rozwiązanie tradycyjnie już, żeby nie odczytywać tego sprawozdania, tylko po prostu, jeżeli Państwo radni macie jakieś pytania co do sprawozdania, to proszę w tym momencie o ich zadawanie i pani starosta bądź przedstawiciele zarządu, bądź osoby, które w ich imieniu będą odpowiadały, udzielą Państwu odpowiedzi. Więc bardzo proszę, przechodzimy do pytań co do sprawozdania starosty brzezińskiego z prac między sesjami. Nie ma pytań. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji. Będzie to informacja o realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego wraz z oceną stanu bezpieczeństwa powiatu za 2021 rok. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, biegnę z wyjaśnieniem. Powiatowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przesłał do nas ten materiał, do Państwa radnych również. Nie mamy przedstawiciela inspektoratu, który w dniu dzisiejszym się z nami połączy. Tak jak mówiłem już na komisjach, jeżeli byłyby pytania co do materiału przygotowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, to bardzo prosiłbym Państwa radnych o składanie takich pytań na piśmie. My przekażemy to do inspektoratu i wtedy Państwo radni otrzymacie konkretne odpowiedzi na zadane pytania. Natomiast w tym momencie chciałbym oddać głos panu starszemu brygadierowi Dariuszowi Guskowi, komendantowi Państwowej Straży, komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach, który przedstawi materiał i dokonania strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2021. Panie komendancie, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem tylko jeszcze zapytać na wstępie, czy jest widoczna prezentacja, jest pierwszy slajd widoczny? I czy jest pierwszy slajd widoczny, tak, wszystko jest ok. Bardzo proszę, panie komendancie. Dziękuję bardzo. Pani starosta, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Krótka informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej, powstałych zdarzeniach i prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu brzezińskiego w roku 2021. W ubiegłym roku na terenie powiatu powstało 1095 zdarzeń. Był to oczywiście rok szczególny, ponieważ po raz pierwszy w historii komendy od 2002 roku przekroczyliśmy ilość 1000 zdarzeń, 114 pożarów, jak Państwo widzą, 912 miejscowych zagrożeń i 69 alarmów fałszywych. W porównaniu z rokiem
2020 nastąpił wzrost liczby zdarzeń o 220, w tym spadek pożarów o 11, wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 216 i wzrost alarmów fałszywych o 15. W większości pożary były to pożary małe, odnotowaliśmy 6 pożarów średnich. Także też świadczy to o tym, że te nasze działania jakby były bardzo, bardzo szybko podejmowane, były też skuteczne i pozwoliły na ograniczenie właśnie rozmiarów pożarów do tak zwanych pożarów małych. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, to 34 zaliczono do grupy małych, 858 do lokalnych, 20 do średnich. Jako ciekawostkę powiem, skoro już stwierdziłem, że ten rok 2021 był rokiem szczególnym pod względem ilości zdarzeń, to chciałbym Państwu też powiedzieć, że na chwilę obecną na terenie powiatu brzezińskiego w tym roku już do dnia dzisiejszego powstały 303 zdarzenia, natomiast w analogicznym okresie tamtego roku było ich tylko 72, także trudno mi nazwać ten rok, jak się zakończy, jeżeli tamten był szczególny, to aż strach się spodziewać, co w tym roku się może wydarzyć. Niestety, jak Państwo doskonale wiedzą, to tutaj główną przyczyną tej ilości zdarzeń w roku ubiegłym były tak zwane anomalia pogodowe, które właśnie były powodowane przez silne wiatry, burze, opady deszczu, w niektórych przypadkach nawet wichury, tornada, także to jakby też wygenerowało najwięcej zdarzeń na terenie naszego powiatu. Tutaj Państwo mają procentowy udział jakby tych zdarzeń. Tak jak Państwo widzą, że pożary stanowią tylko 11% ze wszystkich zdarzeń, które my obsługujemy, natomiast miejscowe zagrożenia to 83%. Jeżeli chodzi o rozkład tych zdarzeń na terenie poszczególnych gmin naszego powiatu, to bodajże chyba już od 2 lat tutaj gmina Dmosin przoduje w ogólnej ilości zdarzeń, przede wszystkim w miejscowych zagrożeniach. Tutaj najwięcej powstaje tych miejscowych zagrożeń na terenie gminy Dmosin. Natomiast na drugim miejscu jest miasto Brzeziny, potem gmina Brzeziny. Jeszcze kilka lat temu było zupełnie inaczej. Tutaj jakby około tam 35-40% tych zdarzeń występowało na terenie miasta Brzeziny. Natomiast no teraz ta sytuacja od 2 lat się odmieniła i tutaj jakby gmina Dmosin w tej chwili przoduje. Tutaj Państwo mają też porównanie zdarzeń w ostatnich 5 latach. Tak jak widać, no, przez ostatnie 2 lata tych zdarzeń troszeczkę jest więcej niż było w latach poprzednich. Jeżeli chodzi o udział jednostek w likwidacji tych zdarzeń, to tutaj oczywiście jednostka ratowniczo-gaśnicza Brzeziny przy naszej komendzie brała najczęściej udział, jak również tutaj OSP Dmosin i OSP Brzeziny mają największą ilość wyjazdów do zdarzeń. Na kolejnym miejscu tu jest OSP Rogów. Jeżeli chodzi o miesiące, w których powstało najwięcej zdarzeń, tak jak Państwo pamiętają, w tamtym roku w lipcu były dwie daty, 9-10 i później 14-15 lipca, w którym właśnie powstało najwięcej zdarzeń. Tutaj ponad 200 zdarzeń wtedy powstało w tych krótkich okresach. Jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne podczas pożarów i miejscowych zagrożeń, to w roku ubiegłym nie odnotowaliśmy ofiar śmiertelnych w pożarach, natomiast tylko jedna osoba została ranna podczas pożarów. Natomiast w miejscowych zagrożeniach, no tutaj niestety 5 ofiar śmiertelnych na terenie naszego powiatu i 65 osób zostało rannych. Jeżeli chodzi o straty, tak jak Państwo widzą tutaj, no, to jest taki dobry parametr tutaj dla nas, że te straty są dużo mniejsze niż uratowane mienie. Tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o pożary, tak jak Państwo widzą, to straty niecałe 1 700 000, natomiast uratowane mienie oszacowaliśmy na ponad 10 milionów złotych. W miejscowych zagrożeniach troszeczkę ta proporcja jest mniejsza, no ale tutaj to jakby też nie mamy do końca wpływu na miejscowe zagrożenia. Jeżeli chodzi o obiekty, w których powstawały zdarzenia, to tak jak Państwo widzą, w grupie innych obiektów powstało najwięcej miejscowych zagrożeń, czyli są to wszystkie drogi, pobocza, place i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o ilość pożarów, tutaj niestety obiekty mieszkalne, jednorodzinne, to też ma jakby tutaj swoje przełożenie na naszą działalność, ponieważ
w obiektach mieszkalnych, jednorodzinnych nie prowadzimy czynności kontrolno-rozpoznawczych. I tutaj niestety wystąpiły 43 pożary, natomiast jeżeli Państwo tutaj zauważą, obiekty użyteczności publicznej 0 pożarów, obiekty produkcyjne, magazynowe tutaj zaledwie 1, także to są akurat te obiekty, które jesteśmy w stanie i na które przepisy pozwalają nam tutaj prowadzić czynności kontrolno-rozpoznawcze. Jeżeli chodzi o przyczyny pożarów, to tak jak zwykle co roku, najczęściej jest to nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym. Jeżeli chodzi o przyczyny miejscowych zagrożeń, to tak jak to już wcześniej wspomniałem, to oczywiście huragany, silne wiatry, tornada oraz nietypowe zachowanie się zwierząt. Charakterystyczne zdarzenia, które powstały na terenie powiatu, tutaj 3 kwietnia ubiegłego roku na terenie prywatnej posesji w miejscowości Góra w gminie Jeżów. Doszło do zdarzenia, w którym dziecko wpadło do studni po przybyciu naszych zastępów na miejsce zdarzenia. Okazało się, że 3-letni chłopiec znajdował się w 8-metrowej studni wraz ze swoim tatą, który podjął pierwsze czynności jakby ratunkowe i zszedł tutaj po tego chłopca po rurze hydraulicznej. Udało nam się oczywiście uratować tutaj tego chłopca i mężczyznę, którzy zostali później ewakuowani po naszym przybyciu na zewnątrz tej studni, także całe zdarzenie zakończyło się bardzo dobrze, pozytywnie. W dniu 5 maja na targowisku miejskim w Brzezinach, Państwo pewnie słyszeli, bo to dosyć głośne, też takie zdarzenie niestety tutaj, atak nożownika na przypadkowego mieszkańca miasta Brzeziny niestety zakończyło się śmiercią tutaj naszego mieszkańca. Tutaj też akurat wspomagaliśmy też działania policji i lotniczego pogotowia ratunkowego. I tak jak wspomniałem, miesiąc lipiec, ponad 200 zdarzeń na terenie powiatu brzezińskiego spowodowane właśnie silnymi wiatrami, burzami. Podczas tych zdarzeń doszło do zerwania wielu linii energetycznych, uszkodzenia dachów na budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynkach gospodarczych. Również doszło do uszkodzeń dużej ilości drzew, które blokowały przede wszystkim szlaki komunikacyjne. W tych działaniach, oprócz oczywiście tutaj zastępów z Komendy Powiatowej i jednostek OSP z naszego powiatu, brały także udział osoby prywatne, które też jakby wspierały tutaj swoim sprzętem i siłami działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Takim bardzo poważnym zdarzeniem to było tutaj właśnie zerwanie części połaci dachu, pokrycia dachu w kościele parafialnym w Jeżowie. Również takim dosyć poważnym zdarzeniem było zerwanie dachu stodoły w miejscowości Zacywilki w gminie Rogów. I tutaj niestety jedna osoba ucierpiała, ponieważ część elementów tego dachu przycisnęła mieszkankę tej posesji. Kobieta oczywiście tutaj niestety odniosła obrażenia pleców i miednicy. Została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowana do szpitala. Ochotnicze straże pożarne na terenie naszego powiatu. Funkcjonuje 26 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego 9 włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W roku bieżącym planowane jest również włączenie kolejnej jednostki do tego systemu. I to jest jednostka OSP w Grzmiącej z gminy Brzeziny. Tutaj zostało już podpisane stosowne porozumienie pomiędzy komendantem powiatowym, wójtem gminy Brzeziny i zarządem jednostki w Grzmiącej właśnie o włączeniu do krajowego systemu. W tej chwili złożyliśmy wniosek do komendanta wojewódzkiego. Komendant wojewódzki ten wniosek dalej przekazuje do komendanta głównego i czekamy po prostu na decyzję komendanta głównego o włączeniu bądź nie. Mamy nadzieję, że będzie ta decyzja pozytywna i będziemy mieli kolejną 10. jednostkę na terenie powiatu brzezińskiego. Jeżeli chodzi o wyjazdowość tych jednostek, to generalnie była większa niż w latach poprzednich. To też było spowodowane większą ilością ogólnie zdarzeń na terenie powiatu i tutaj jak Państwo widzą, przodują 3 jednostki, czyli OSP Dmosin, OSP Brzeziny, OSP Rogów. Oczywiście proszę nie traktować tego jako jakieś tam klasyfikacji, to tylko tak informacyjnie po prostu Państwu podajemy tą skalę wyjazdów właśnie z tamtego roku. Na terenie naszego powiatu
Z tych 26 jednostek w działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 19 jednostek. Jeżeli chodzi o ćwiczenia obiektowe, które co roku realizujemy, w roku 2021 było to 9 ćwiczeń obiektowych. Tak jak Państwo widzą tutaj pierwsze ćwiczenia, stacja weryfikacji gazu LNG, czyli tak zwanego ciekłego gazu ziemnego. W Rogowie odbywały się te ćwiczenia. Oczywiście udział brały jednostki OSP, jak również tutaj jednostka ratowniczo-gaśnicza z Komendy Powiatowej. Kolejne ćwiczenia to składowisko odpadów w Brzezinach przy ulicy 35. Tutaj też oczywiście jednostki OSP brały udział wspólnie z nami w tych ćwiczeniach. Kolejne ćwiczenia to na znaczącym obiekcie elewatora w Rogowie, dość trudnym obiekcie też, także tutaj też staramy się wybierać takie obiekty, które stwarzają jakieś tam niebezpieczeństwo, zagrożenie i są trudnymi obiektami. I właśnie też na obiekcie elewatora też przeprowadziliśmy takie ćwiczenia w roku ubiegłym. I głównymi celami tych ćwiczeń to oczywiście doskonalenie umiejętności praktycznych prowadzenia działań, doskonalenie umiejętności dowódczych, doskonalenie współpracy między jednostkami OSP i PSP oraz właśnie, tak jak wspomniałem, poznanie specyfiki tych szczególnie niebezpiecznych obiektów i możliwości prowadzenia na nich działań ratowniczo-gaśniczych. W tamtym roku też oczywiście walczyliśmy z COVID-em i tutaj też do tych działań zostały wytypowane, jak Państwo widzicie, tutaj jednostki JRG plus jednostki OSP po jednej z każdej gminy. I tutaj nasze działania polegały między innymi też na dystrybucji środków dezynfekcyjnych, dowozu mieszkańców powiatów do punktów szczepień, pomocy zespołom ratownictwa medycznego i wsparcia generalnie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zdarzeniach medycznych w przypadku braku dostępności zespołu ratownictwa medycznego. Zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze, czyli tak zwana prewencja. W roku ubiegłym przeprowadziliśmy 79 czynności kontrolno-rozpoznawczych. W 83 obiektach stwierdziliśmy 102 nieprawidłowości i Komendant Powiatowy wydał 26 decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia tych nieprawidłowości. Jeżeli chodzi tutaj o grupę obiektów, tutaj Państwo widzicie na slajdzie, takie grupy obiektów kontrolowaliśmy. Są tutaj też wskazane właśnie nieprawidłowości, ilość kontroli, także kolejny wykres przedstawia ostatnie w zasadzie tutaj 6 lat. I tak jak Państwo widzą, no tutaj od 2017 roku jakby utrzymujemy tą ilość kontroli mniej więcej na jakimś tam poziomie. Również tutaj ta ilość nieprawidłowości też kształtuje się podobnie w tych ostatnich 5 latach. 27 razy zajmowaliśmy stanowisko w zakresie odbioru i rozpoczęcia użytkowania obiektu. W 8 przypadkach wydaliśmy stanowiska negatywne lub z uwagami i zastrzeżeniami. Jeżeli chodzi o te nieprawidłowości, takie najbardziej poważne, które stwierdzaliśmy podczas tych czynności, to niestety tutaj powtarzające się występowanie materiałów palnych na strychach i poddaszach, na drogach ewakuacyjnych, również materiałów palnych, wyposażenia, składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych, też takie przypadki niestety stwierdzamy. No i oczywiście braki przeglądu wszelkich instalacji w obiektach. Jeżeli chodzi o monitoring pożarowy, to na terenie naszego powiatu do monitoringu tutaj do komendy w Brzezinach jest podłączonych 9 obiektów. Jak Państwo tutaj widzą, pierwsze 4 obiekty są podłączone na podstawie obowiązujących przepisów, natomiast kolejne 5 obiektów zostało podłączonych na podstawie postanowienia łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. I to są, tak jak wspomniałem, obiekty, które posiadają instalacje sygnalizacji pożaru i są podłączone tutaj do systemu monitoringu do komendy, natomiast jeszcze jest kilka obiektów na terenie naszego powiatu, które nie są podłączone do naszego systemu monitoringu, natomiast posiadają system sygnalizacji pożaru. Jeżeli chodzi o akcje edukacyjno-informacyjne, 22 sierpnia na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie odbyły się dożynki archidiecezjalne i wojewódzkie w ramach społecznej kampanii edukacyjno-informacyjnej Czat i Ogień Obudź Czujność. Nasza komenda zorganizowała stoisko edukacyjno-promocyjne
Informowaliśmy naszych mieszkańców o zasadach bezpieczeństwa i również o działalności Państwowej Straży Pożarnej, jak również jednostek OSP. Były też konkursy, które się cieszyły dużym zainteresowaniem, szczególnie dzieci. Między innymi tutaj właśnie nasi mieszkańcy mogli się zapoznać z zasadami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tutaj nasi ratownicy medyczni przedstawiali te zasady. Pogadanki w placówkach. Niestety ze względu na pandemię przeprowadziliśmy tylko w dwóch placówkach oświatowych takie pogadanki i ćwiczenia edukacyjne. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o nowe pojazdy i sprzęt w komendzie, to w roku ubiegłym użytkowaliśmy 10 pojazdów. Motywu oczywiście jest to 9 pojazdów, ten 10 to jest pojazd, którego w zasadzie już nie mamy. I tutaj w minionym roku po raz kolejny udało się pozyskać środki finansowe w wysokości 150 tysięcy na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA na podwoziu Renault. Samorządy wspomogły nas w wysokości, tak jak Państwo tutaj widzą. Powiat Brzeziński 49 tysięcy, gmina Rogów, gmina Dmosin, gmina Brzeziny po 30 tysięcy i miasto Brzeziny skromne 11 tysięcy. Dzięki zakupowi właśnie tego nowego pojazdu, dotychczas użytkowany pojazd, czyli ten Mercedes, który Państwo tutaj widzą na slajdzie, przekazaliśmy w użyczenie do jednostki OSP Grzmiącej, gmina Brzeziny, to właśnie ta jednostka, na którą złożyliśmy wniosek o włączenie, stąd też nie jest to przypadek, że akurat do tej jednostki przekazaliśmy nasz samochód, który u nas stał się zbędny, natomiast jest oczywiście technicznie sprawny, posiada wszystkie badania, także strażacy z Grzmiącej mogą go oczywiście użytkować i prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze. Szanowni Państwo, również w tym roku pojawiła się okazja do wymiany kolejnego samochodu średniego z 2009 roku, czyli już będzie to 13-letni samochód. Łódzki Komendant Wojewódzki będzie organizował postępowania zakupowe, wkład własny do zakupu takiego samochodu dla każdej z komend to jest 100 tysięcy złotych i też podjęliśmy inicjatywę w tym roku, żeby uzbierać kolejne środki i wymienić kolejny samochód. Dzięki tutaj też uprzejmości Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego, który jakby te nasze potrzeby rozumie i stara się zorganizować również środki finansowe na zakup i wymianę takich nowoczesnych. W roku ubiegłym Komenda otrzymała również środki z Funduszu Przeciwdziałania Klęskom Żywiołowym w wysokości 8 tysięcy. Tutaj udało nam się zakupić pompę szlamową, również odcinki do tej pompy. Jeżeli chodzi o dofinansowanie jednostek z budżetu państwa, jednostek OSP z budżetu państwa, to w roku ubiegłym była to ogólna kwota 108 tysięcy 32 zł. Tutaj część tych środków została przekazana jednostkom włączonym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, natomiast również i pozostałym jednostkom. Ponadto OSP w Jordanowie otrzymała z funduszu firm ubezpieczeniowych będących w dyspozycji komendanta głównego środki finansowe w wysokości 202 tysięcy na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który jednostka zakupiła w tamtym roku w grudniu. Również jednostki otrzymały dofinansowanie z tak zwanego Funduszu Przeciwdziałania COVID w wysokości po 5 tysięcy złotych dla każdej jednostki. Łączna kwota z terenu powiatu to 125 tysięcy. Środki te zostały wydatkowane w ramach wydatków bieżących. Po raz pierwszy też pojawiły się środki, może nie w takiej dużej wysokości, jak pewnie jednostki by oczekiwały, natomiast pojawiły się środki dla młodzieżowych drużyn pożarniczych i tutaj OSP w Brzezinach jako jedyna jednostka, która posiada taką drużynę młodzieżową, otrzymała dofinansowanie w wysokości 1000 zł, to jest zostało przeznaczone to na zakup 10 kompletów ubrań treningowych. Wspomnę jeszcze, Szanowni Państwo, o ważnych wydarzeniach. Tutaj w dniach 18 lutego oraz 8 kwietnia 2021 roku
w siedzibie komendy odbyły się uroczyste zbiórki, podczas których ślubowanie strażaka Państwowej Straży Pożarnej złożyło 5 nowo przyjętych stażystów. Kolejnym ważnym wydarzeniem to było 26 lutego. Grupa naszych strażaków z komendy zarejestrowała się w bazie dawców szpiku kostnego, biorąc udział w akcji hashtag alarmowo dla Emilii, szukamy bliźniaka genetycznego dla druhny z OSP Łódź Mikołajew. Tradycyjnie 4 maja odbyła się msza święta w intencji strażaków z terenu powiatu brzezińskiego. Msza odbyła się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie. Mieliśmy tutaj przyjemność też gościć samorządowców, zastępcy łódzkiego komendanta wojewódzkiego. 21 maja na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji obchodów Dnia Strażaka. Z uwagi na sytuację pandemiczną oczywiście też uroczystości miały bardzo kameralny charakter i odbyły się w bardzo wąskim gronie. Natomiast no, oczywiście były też odznaczenia, awanse w stopniach tradycyjne, które też tutaj między innymi wręczał zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego oraz obecny dzisiaj na sesji druh Krzysztof Czółno, sekretarz zarządu wojewódzkiego ZOSP w Łodzi. 11 listopada nasi strażacy otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe i właśnie 2 grudnia odbyła się też uroczystość, oczywiście w reżimie sanitarnym, na terenie naszej komendy. 5 strażaków otrzymało awanse w stopniach, natomiast jeden strażak otrzymał dyplom komendanta głównego. Szanowni Państwo, to wszystko. Jeżeli Państwo będą mieli pytania, to oczywiście postaram się odpowiedzieć. A jeszcze na koniec chciałbym bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować. Zarządowi powiatu z panią starostą na czele, Radzie Powiatu z panem przewodniczącym na czele za bardzo dobrą współpracę w minionym roku, za wspieranie naszej działalności, szczególnie finansowej i za tworzenie tak zwanego dobrego klimatu do rozwoju i działalności naszej komendy. Także bardzo serdecznie dziękuję. Skorzystam również z okazji, nie wiem czy pan komendant policji jest obecny, chciałbym też również podziękować panu komendantowi i wszystkim policjantom brzezińskim za współpracę w minionym roku, szczególnie podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panie komendancie za tak obszerny materiał. My ze swojej strony oczywiście dziękujemy za waszą pracę ciężką i za służbę, którą świadczycie na rzecz naszych mieszkańców codziennie. I życzymy dalszych sukcesów. Ja teraz chciałbym oddać głos Państwu radnym. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania bądź chciałby zabrać głos w tym momencie? Bardzo proszę. Nie widzę i nie słyszę. W takim razie panie komendancie, bardzo serdecznie dziękuję za obecność, za materiał i za przygotowanie tego materiału, który do nas został dostarczony. Widzę, że na łączach również mam pana komendanta powiatowego policji, pana inspektora Marcina Grzelaka. Witamy serdecznie panie komendancie. Tak, witam ponownie jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Więc również oddaję głos panu komendantowi i bardzo proszę o przedstawienie swojego materiału i swoich osiągnięć w ubiegłym roku. Postaram się ten materiał przedstawić, chociaż nie wiem, czy technicznie będzie to możliwe. Czy prezentacja jest widoczna? Zapytam na początku. Tak, jest widoczna sesja Rady Powiatu w Brzezinach, także bardzo proszę. Szanowni Państwo, zanim zacznę omawiać slajdy, które są przygotowane, dwie sprawy wcześniej.
Odniosę się od razu do podziękowań komendanta powiatowego policji, powiatowego straży pożarnej, mojego kolegi Darka. Darku, tobie również bardzo dziękuję za tą współpracę, wszystkim strażakom PSP i wszystkim ochotnikom, bo wasza pomoc, jeżeli chodzi o nasze działanie, chyba jest bardziej nieoceniona niż odwrotnie. To na wstępie, jeżeli chodzi o drugą sprawę, którą chciałbym poruszyć, jestem przed chwilą, mieliśmy odprawę z komendantem wojewódzkim w związku między innymi z ogłoszonym alarmem Charlie CRP i tak jak komendant nas przestrzegał, tak samo państwu przekazuje taką przestrogę. Jesteśmy jako obiekty, może nie tyle obiekty, jako instytucje narażeni na atak cybernetyczny ze strony, no powiedzmy, wrogich instytucji, nam wrogich instytucji. I tak jak komendant nas prosił o zachowanie jak najwyższego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o tego typu działania, tak ja wam, państwu również przekazuję taką prośbę z mojej strony. Dzisiaj taki atak nastąpił na Urząd Skarbowy Brzeziński. W całym kraju są wywoływane fałszywe alarmy bombowe. Proszę o rozwagę, jeżeli chodzi o informacje o takim alarmie. W pierwszej kolejności proszę o kontakt z dyżurnym naszej jednostki. On będzie wiedział, jaka jest wiarygodność takiej informacji. Z reguły to są informacje oceniane jako bardzo niskiej wiarygodności, ale między innymi tą drogą mailową najczęściej ktoś usiłuje się dostać do naszych systemów teleinformatycznych. To jeżeli chodzi o tą przestrogę. Teraz pokrótce przebiegnę po slajdach, które przygotowałem na dzisiejsze spotkanie. Struktury jednostki państwo znacie, bo to jest co roku omawiana, ona nie zmienia się. Mamy stan zatrudnienia, to są policjanci i pracownicy, podzieleni w dwa główne piony, jeżeli chodzi o policjantów, kryminalny i prewencyjny. I tutaj już bardziej szczegółowe w poszczególnych wydziałach. Jeżeli by były jakieś pytania do poszczególnych slajdów, to proszę o bieżące przekazywanie takowych. Zamieściłem kilka slajdów, znaczy kilka, sporo slajdów z prezentacji komendanta wojewódzkiego. To będzie odniesienie, gdzie znajduje się nasz powiat, jeżeli chodzi o ogólnie mówiąc o bezpieczeństwo i nie tylko. Tutaj mamy ogólną liczbę zatrudnionych w całym województwie policjantów i pracowników policji. 6,5 tysiąca bez mała to policjanci razem z pracownikami, to jest ponad 8 tysięcy etatów i niespełna 5% wakat, to jest 7,665 osób jest zatrudnionych. Jest to potężna siła. Policja w całym kraju jest największym pracodawcą, jeżeli chodzi o instytucje państwowe. Borykaliśmy się jeszcze chwilę wcześniej ze sporą ilością wakatów. Teraz ta sytuacja się poprawia. Mamy coraz więcej chętnych, tak jak tutaj państwo widzicie, w grudniu ubiegłego roku. Największe przyjęcie 150 funkcjonariuszy wstąpiło do służby w naszym województwie. I tak to się kształtuje, jeżeli chodzi o poprawę tej sytuacji. Wzrosły nam zarobki. To też się przekłada na to, co mówiłem wcześniej, że ta sytuacja kadrowa się poprawia. Mamy wzrost średniego uposażenia z 4300 w 2016 roku do ponad 6000. Tutaj notują ponad 40% podwyżki w ciągu tych wszystkich lat. Przy okazji zachęcam, jeżeli ktoś rozmawia z młodym człowiekiem, który jest rozsądny i nie ma sprecyzowanych swoich zamierzeń zawodowych, to niech zastanowi się, może warto być policjantem i służyć, czy to tutaj nam w powiecie brzezińskim, czy ogólnie w policji. Jako ciekawostkę przedstawiam, jak to wygląda każdego dnia, jeżeli chodzi o łódzki garnizon. Tutaj mamy dziennie kierowanych do służby policjantów, to jest łącznie z ruchem drogowym, ponad 1000.
Dziennie przeprowadzanych jest ponad 560 interwencji, średnio 20 ponad zatrzymujemy na gorącym uczynku przestępstwa. Około 50 osobom przedstawiamy zarzuty i 109 przestępstw, tak ze średniej wynika, dziennie wykrywamy i ujawniamy 1360 średnio dziennie wykroczeń. Tutaj już zmierzam bardziej do powiatu. Procent wykonania liczby bezwzględnej policjantów to jest procent mierzony przez Komendę Główną. Jesteśmy na dobrym poziomie pomimo wakatów, z którymi się borykaliśmy. Mamy ponad 90% wartość skierowanych do służby patrolowej i obchodowej. To się wprost przekłada na policjantów, którzy pełnią służbę zewnętrzną, czyli na ulicach naszego powiatu. Czas służby dzielnicowego, tutaj próg satysfakcji trochę wyższy niż nasze osiągnięcia, bo 72% czasu spędza dzielnicowy w terenie, w obchodzie. Jest to też związane z tym, że ogrom zadań spadł na nas dodatkowych, w tym również na dzielnicowego, jeżeli chodzi o COVID i restrykcje z tym związane, czyli obostrzenia. Tutaj odnośnie kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu, zawsze ten slajd jest chyba dosyć ciekawy. No niestety w tym roku ujawniliśmy więcej niż w roku poprzednim i jeszcze w 2019. Świadczy to o tym, że tendencje, jeżeli chodzi o wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu, nie słabną. Na naszym terenie mamy wypadek drogowy co 25 minut. Przepraszam, w Polsce co 25 minut. Co 20 minut ginie jedna osoba. Jedna osoba zostaje ranna, a każdej doby 6 osób traci życie. Zdarzenie drogowe co jedną minutę. Świadczy to o tym, że naprawdę mamy się o co troszczyć i my jako policjanci, i każdy, kto pełni jakąkolwiek funkcję publiczną, o bezpieczeństwo na drodze, bo te wartości są naprawdę cały czas wysokie. W Brzezinach, przepraszam, stan bezpieczeństwa w kraju, to też w odniesieniu, w takim ujęciu graficznym, mamy minimalny spadek, jeżeli chodzi o stosunek do roku poprzedniego. Wypadki drogowe w województwie, widzicie Państwo, że szczyt to jest 2016, 4234. Dzisiaj całe województwo notuje 2310 w poprzednim roku. I główne przyczyny, oczywiście wina kierującego, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To jest od kilku lat problem i cały czas się powtarza. Ilość kolizji w powiecie brzezińskim w ujęciu, w zestawieniu trzyletnim 494, czyli te wartości są porównywalne do roku 2019. Tak jak mówiłem, w Polsce, tak i tutaj mamy jeszcze sporo do zrobienia. Wypadki, to cieszy, że ta liczba może niezbyt wiele, ale jednak spadła o 6. Ranni, 31 rannych mieliśmy w wypadkach drogowych w ubiegłym roku. Dwie osoby poniosły śmierć na naszych drogach, niestety. Choćby tutaj było jeden, to i tak będzie za dużo. Najlepiej, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie i nikt nie ginął. Czas reakcji na zdarzenie. Jesteśmy mierzeni przez Komendę Główną, jak szybko reagujemy na potrzeby, jeżeli chodzi o interwencję. I tutaj te czasy są określone. Mierniki osiągamy w tym względzie. Jako przykład taki najtrudniejszy dla nas podam, jeżeli mamy zdarzenie, zgłoszenie z autostrady, to biorąc pod uwagę, że nie mamy wjazdu, ten czas dojazdu średnio wynosi około 20 minut i tutaj niestety nie jesteśmy w stanie absolutnie tej sytuacji zmienić. Pion kryminalny.
Pozwoliłem sobie takie zestawienia również ogólnowojewódzkie Państwu przedstawić. Ogółem przestępstw w garnizonie i tutaj odnajdujemy również Brzeziny. Zarówno wskaźnik wszczęć, jak i wykrycia, jeżeli chodzi o nasz powiat, jest satysfakcjonujący. Cały czas notujemy spadki, jeżeli chodzi o ilość nowych przestępstw. I mamy dosyć wysoką wartość wykrycia, bo przekracza ona 80%. Jeżeli zerkniecie na pozostałe komendy w naszym województwie, to naprawdę jest to bardzo dobry wynik. W przestępstwach kryminalnych podobnie, 5% dynamiki mniej niż w poprzednim roku i wykrycie również na wysokim poziomie przekraczającym 70%. Tutaj już bez niealimentacji sytuacja podobna. Tak wygląda zagrożenie przestępczością w kraju w 17 województwach i 7 najważniejszych kategorii przestępstw. I tutaj czym ciemniejsza barwa, tym większe zagrożenie. Nasze województwo no może nie rysuje się najbezpieczniej, ale tutaj widzimy w tej otoczce ta intensywniejsza czerwień, to jest samo miasto Łódź. I dalej mamy 7 kategorii przestępstw, tak jak już mówiłem wcześniej. W tych kategoriach równie prezentujemy się na średnim, lepszym poziomie niż pozostałe powiaty i komendy miejskie naszego garnizonu. Może warto przytoczyć konkretną cyfrę, jeżeli dobrze widzę. 86 przestępstw w 7 kategoriach w całym roku. Porównując do pozostałych komend, to tak naprawdę jest to bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o ilość. Porównują się z nami tylko Wieruszów i Pajęczno. Pozostałe już notują w setkach, a tak jak Łódź w tysiącach takich zdarzeń. Bójka, pobicie. Tutaj widzicie Państwo Brzeziny. Nie odnotowaliśmy żadnej bójki, pobicia. Niekiedy są to, ktoś się z kimś poszarpie, ale nie kwalifikujemy tego w kategoriach zdarzenia kryminalnego, gdzie należałoby całą tą procedurę i machinę procesu karnego wdrażać. Uszczerbek na zdrowiu. Tutaj zdarzeń nie za wiele, a te, które zaistnieją, wykrywamy z reguły. Tu mamy 100% wykrycie. Większość tych zdarzeń jest wynikiem agresywnych zachowań. Po prostu to są zdarzenia w pieleszach, w zaciszu domowych pomieszczeń. Awantura domowa, ktoś komuś zagroził, a później nie daj jeszcze uderzył i wówczas mamy do czynienia z taką sytuacją. Kradzież cudzej rzeczy, Brzeziny, 40 zdarzeń w ubiegłym roku. Widzicie Państwo, pozostałe powiaty oprócz Pajęczna notują większe ilości tego typu przestępstw, a wykrycie mamy ponad 50% i należy tutaj określić jako dobry poziom. Kradzież samochodu. Tutaj mieliśmy 3 zdarzenia tego typu. Niestety, jeżeli chodzi o wykrycie, no, nie osiągamy jakiegoś satysfakcjonującego poziomu, ale jak widzicie Państwo, tutaj jest to problem i bolączka w większości komend miejskich czy powiatowych. Kradzież z włamaniem. No tutaj troszkę słabiej, jeżeli chodzi o nasze sukcesy, jeżeli chodzi o wykrycie, bo tylko na poziomie 25% dynamika nieco wyższa niż byśmy sobie życzyli, chociaż i tak jest niższa niż w roku poprzednim, bo 85-19. Mamy w tej kategorii nad czym pracować. Rozbój, kradzież, wymuszenie rozbójnicze. Tutaj, jeżeli chodzi o Brzeziny, nie mieliśmy tego typu zdarzenia, nie kwalifikowaliśmy jako
przestępstwa. I ostatnia z tych najważniejszych kategorii, uszkodzenie mienia. To tak samo jak uszczerbek na zdrowie, tutaj też te uszkodzenia pojawiają nam się w głównej mierze wtedy, kiedy dochodzi do awantury domowej i to już jest tak sytuacja zaogniona, że ktoś z członków rodziny albo z domowników składa zawiadomienie i wniosek o ściganie karne w związku z tym, jakie straty poniósł. Ilość zdarzeń nie jest szczególnie niepokojąca, wykrycie na dobrym poziomie. To pokrótce 7 najważniejszych kategorii, a tutaj realizacja mierników pionu kryminalnego, które są oceniane przez komendanta głównego i naszych komendantów wojewódzkich. Realizujemy w większości to, co na czerwono, to jest ilość zabezpieczonych narkotyków. No, szczęście, że na naszym terenie, według naszej wiedzy, żadne potężniejsze uprawy, nie ma takich upraw. Zdarzają się oczywiście, bo 5 postępowań o posiadanie wszczęliśmy w ubiegłym roku, ale nie są to jakieś znaczne ilości. No niestety nie ujawniamy tyle, ile by życzyli sobie również moi przełożeni. A druga czerwona wartość to jest zabezpieczenie mienia. Może zabrzmi to kolokwialnie, ale jacy przestępcy, takie ich mienie. No tutaj z bogactwem się nie mierzymy. To są osoby, które nie posiadają, albo najczęściej nie posiadają żadnego majątku. To tyle, jeżeli chodzi o pion kryminalny. Tutaj krótko o profilaktyce. W miarę możliwości spotykamy się czy to z młodszymi, czy ze starszymi mieszkańcami naszego powiatu. Jak wiemy wszyscy, pandemia dosyć skutecznie to utrudnia. Te spotkania są ograniczone, a niekiedy wręcz zakazane. Takie mamy dyspozycje. I jeżeli tylko ten czas minie, na pewno będziemy chętniej w takich przedsięwzięciach uczestniczyć. I tutaj mamy nakreślone już najważniejsze priorytety komendanta głównego na już bieżący rok, które obowiązują aż do roku 2023, czyli ta sytuacja się powtarza. Optymalizacja działań policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości, w tym cyberprzestępczości. Czyli te 7 kategorii, które wymieniałem, i cyberprzestępczość to są związki z tą przestrogą, którą przekazywałem na początku tego wystąpienia. Zwiększenie skuteczności przez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zawsze staramy się być krok przed przestępcami. Nie zawsze nam się to udaje. Nieraz jest tak, że po prostu ich gonimy, jeżeli chodzi o nasze rozwiązania technologiczne. Podniesienie efektywności działań policji, jeżeli chodzi o oczekiwania społeczne. Tutaj, jeżeli chodzi o kontakt ze społeczeństwem, największe zadania w tym zakresie spoczywają na naszych dzielnicowych. Wiem, że ten kontakt jest. Jeżeli są jakiekolwiek wnioski, jeżeli chodzi o realizację naszych zadań albo niezbędna pomoc, ci dzielnicowi są najlepszym przekaźnikiem. A w sytuacjach nagłych oczywiście dyżurny, jak również ja jestem tak samo do Państwa dyspozycji. Nigdy od tych kontaktów, choćby telefonicznych, się nie uchylam. I zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby i pracy. Te warunki poprawiają się. Jest to również zasługa samorządów. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować Starostwu Powiatowemu, który w ubiegłym roku głosami Państwa wsparł nasze przedsięwzięcie. Notorycznie zalewało nam piwnicę, remont, który zmieścił się w kwocie mniejszej niż przewidywaliśmy. Nie wydaliśmy 30 tysięcy, które otrzymaliśmy od powiatu i również wsparcie było tutaj z gminy Brzeziny. To był nasz największy wydatek, za co dziękuję. Drugą taką inwestycją, którą można by było nazwać w ten sposób, to służby ponadnormatywne. Tutaj miasto Brzeziny wsparło nas kwotą niespełna 30 tysięcy złotych. Zrealizowaliśmy służbę ponadnormatywną
na terenie miasta. Niestety to już życzeniowo, kto, powiem kolokwialnie, kto płaci, ten tutaj składa zapotrzebowanie i życzenie. Oczywiście policjanci w miarę możliwości starają się być wszędzie. Jak Państwo zauważyliście, już na tych priorytetach zakończyłem. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za współpracę. Jest ona w mojej ocenie na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli są jakieś pytania o stan bezpieczeństwa albo wnioski, to bardzo proszę, jest to dobry moment. Jeżeli teraz by się nie udało ich sformułować, to czy drogą mailową, czy pisemnie, czy w bezpośredniej wizycie tutaj w komendzie, serdecznie zapraszam. Panie komendancie, bardzo proszę o sprawdzenie. I teraz pytanie do Państwa radnych. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pana komendanta? Nie widzę, nie słyszę. Szanowni Państwo, myślę, że będę wyrazicielem opinii wszystkich Państwa w tym momencie na ręce zarówno Pana Inspektora Marcina Grzelaka, jak i Pana Starszego Brygadiera Dariusza Guska. Chciałbym złożyć na Panów ręce podziękowania dla strażaków i policjantów za ten rok, trudny rok Waszej służby, za Wasze działania i za to, że jesteście i świadczycie nam pomoc i wsparcie i dbacie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Do dyskusji chciał się włączyć radny Krakowiak. Bardzo proszę, panie radny. Dzień dobry, witam. Ja mam pytanie do pana komendanta policji. Czy byłaby realna szansa tak na spokojnie spojrzeć w realne prędkości znaków drogowych, bo tak jak to w całej Polsce, to jest chyba problem naszego kraju, że te znaki są kompletnie pozbawione jakichkolwiek realiów. Tam, gdzie naprawdę nie nas, no, trzeba jechać, jak jechać, te znaki w cały świat mówią i rozumiem, że skłaniamy nas się do takiej sugestii, po co budować samochody, które mają powyżej 50 km na godzinę. Najlepiej, żeby miały 30 na godzinę, bo są znaki, gdzie naprawdę powinno się logicznie jechać 30-40, ale są tam, gdzie można jechać troszeczkę więcej, a znak już w tym momencie mówi co innego. Po prostu zwykły ludzki rozsądek, no, tego, czego nam w kraju brakuje, nie tylko w tej dziedzinie. Czy jest to w ogóle realne, czy jest to temat poza nami, poza naszymi możliwościami? Dziękuję. Odnosząc się do pana wniosku, bo tak to nazwę, powiem, że my skupiamy się na egzekwowaniu tego, co już na drodze się dzieje. Czyli jeżeli zarządca drogi zorganizował ruch w określony sposób, my pilnujemy, aby użytkownicy się do tego stosowali. Oczywiście każda zmiana w zależności od kategorii drogi jest konsultowana z policją. Drogi krajowe i autostrady to jest kompetencja Komendy Wojewódzkiej Wydziału Ruchu Drogowego. Drogi gminne i powiatowe, jeżeli chodzi o zmiany w organizacji ruchu, trafiają do nas, my to opiniujemy. Zdarza się, że te nasze opinie są brane pod uwagę, ale niekiedy nie. Zarządca nie ma takiego obowiązku. Ostatni przykład Państwo pewnie odczuwaliście może również na własnej skórze, że tak powiem, nieładnie trochę. To jest ulica Staszica, która była przygotowywana do remontu, który trwa. I tam doszło do pewnego rodzaju takiej swawoli, jeżeli chodzi o wykonawcę, bo inwestorem jest miasto. Ten wykonawca sobie ustawił znaki tak, jak jemu pasowało. Przygotowywał inaczej niż przewidywał to plan organizacji ruchu, tak jak było mu wygodniej. Nastąpiła potem korekta i tak korekta nie spełniała oczekiwań ani mieszkańców, ani nas jako tych, którzy tego należytego ruchu pilnują. Mam nadzieję, że teraz to już jest wersja ostateczna, która oczywiście jest dużym utrudnieniem,
ale sprawdzi się na czas tych niezbędnych prac realizowanych przez wykonawcę. To jest taki tylko przykład. Jeżeli jest konkretna sytuacja, tak jak pan powiedział, że wydają się te znaki irracjonalne, proszę o taką informację. Będziemy się nad tym zastanawiać już konkretnie, bo ogólnie, że samochody są produkowane, które mogą osiągać wyższe prędkości, a my musimy jeździć 30 albo 50, no niekiedy przychylam się do tego, że tak powinno właśnie być, bo jeżeli byśmy przejeżdżali obojętnie gdzie po drogach naszego powiatu z prędkością 200 paru albo może i szybciej, to szaleństwo. W konkretnym przypadku poproszę o wniosek konkretny i będziemy go tutaj opiniować, a jeżeli będzie zasadne, to przekazywać zarządcy drogi. Dziękuję. Czy rozumiem, że tutaj państwo macie, wasza rola to jest bardziej taka opiniodawcza, nie jesteście tutaj decydentem, jest jakby dualizm władzy w tym momencie, tak? To nie jest dualizm, tylko to tak jak pan sobie w mieszkaniu mebluje, tak jak się panu podoba lub innym domownikom, tak samo tutaj zarządca drogi. Stara się to zrobić jak najlepiej potrafi, ich też obowiązują przepisy. No, my jesteśmy tym organem opiniującym. Jeżeli coś jest wbrew zasadom ruchu drogowego, oczywiście reagujemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Bardzo dziękuję, panie radny. Radny Kotyniak Krzysztof, bardzo proszę. Panie komendancie, chciałbym serdecznie podziękować za pracę państwa jednostki tutaj na terenie całego powiatu brzezińskiego. Mimo tego, że doszły nowe zadania związane z COVID-em, między innymi zagrożeniami COVID-owymi i kontrolami w tym zakresie, chciałbym tu zwrócić uwagę, że no, państwo macie właśnie dużo pracy. Na dzisiejszej sesji będziemy przegłosowywać program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i tutaj właśnie z państwa sprawozdania przedstawionego chciałbym zwrócić i podziękować za pracę państwa dzielnicowych, funkcjonariuszy policji w zespołach interdyscyplinarnych, które właśnie pomagają mieszkańcom pokrzywdzonym, jeśli chodzi o przemoc na terenie powiatu brzezińskiego. I właśnie tutaj jest w informacji u państwa, że w roku 2021 sporządzono 19, państwo sporządzili 19 kart, niebieskich kart. I skierowano wnioski również o leczenie do miejskiej gminy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tutaj jest ważna funkcja państwa i za to chciałem też podziękować, bo tak jak już kiedyś może mówiłem, wnioski pisane przez dzielnicowych są w większości, jeśli chodzi o miasto Brzeziny, to jest można powiedzieć 70-80% wszystkich wniosków. Bo czasami rodziny się po prostu obawiają sprawców przemocy czy uzależnionych, żeby nie po prostu nie dokuczali im później, jak się o tym dowiedzą. Także dziękuję bardzo za tą współpracę w mieście i w powiecie, no i wszystkiego dobrego. Dziękuję za tą prelekcję i również chciałbym podziękować komendantowi Państwowej Straży Pożarnej też za przedstawione wcześniejszy materiał. I życzyć wszystkiego dobrego z wszystkim strażakom, bo nieraz widzę, jak wyjeżdżają, tam mieszka niedaleko Barińskiego, jak szybko działacie, strażacy. Także wszystkiego dobrego i tak samo dla tych 26 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, która też, no trzeba przyznać, że wspiera i policję, i Państwową Straż Pożarną. Także wszystkiego dobrego życzę i strażakom, i policjantom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę i nie słyszę. W takim razie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panom komendantom za obecność w dniu dzisiejszym na sesji. Życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i do zobaczenia. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w tym momencie zakończyliśmy informacje i wysłuchanie informacji, które nasze jednostki przygotowały na dzisiejszą sesję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to analiza kosztów funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Brzeziński w 2021 roku. Szanowni Państwo, o głos poproszę panią Elżbietę Czerwiec-Półbratek, która jeszcze raz pokrótce nam przybliży
tą analizę. Nadmienię tylko, że analiza była omawiana również bezpośrednio na komisjach przed dzisiejszą sesją. Radny Krakowia chciał zabrać głos. Bardzo chciałem się, panie przewodniczący, spytać, czy w temacie COVID-u i bezpieczeństwa będzie osobny temat, jak będzie powiatowa stacja ewentualnie relacjonowała? Czy to jest wyłączone poza temat? Nie, nie jest wyłączone, panie radny, poza temat, tylko z informacji, jakie uzyskaliśmy od pani kierownik, sytuacja wygląda w ten sposób, że pani Basia poprosiła nas o przesunięcie tej informacji na miesiąc marzec, tak? Z uwagi na fakt, że te informacje, które ona chce zawrzeć, muszą uzyskać akceptację po prostu jednostki nadrzędnej i dopiero wtedy przekaże tą informację nam. Także taka sesja jest zaplanowana i udział Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest zaplanowany na miesiąc marzec. A czy musi być zgoda centralnego, że no to rozumiem, czyli tak zwana kreowana statystyka, rozumiem, dziękuję. Bardzo proszę. Powiatowa Stacja Epidemiologiczna, szanowni państwo, będzie u nas gościła na przyszłej sesji. Także woli tutaj wytłumaczenia. Dobrze, przechodzimy dalej. Mamy tą analizę. Kolejny punkt. Czy pani Elżbieta jest razem z nami? Jest pani. Tak, jestem. Witam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Bardzo proszę, panie Elu, jeszcze raz o szybkie wprowadzenie, jeżeli chodzi o analizę kosztów. I proszę, oddaję głos. Bardzo dziękuję. Witam serdecznie. Szanowni państwo, powiat brzeziński jest organem prowadzącym dla publicznych szkół i placówek oświatowych oraz organem rejestrującym szkoły niepubliczne. Do szkół prowadzonych przez powiat brzeziński należy Liceum Ogólnokształcące imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach, w którego w skład wchodzi Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Struktura zatrudnienia w ubiegłym roku szkolnym, czyli w 2020-2021, wyglądała następująco. To znaczy wtedy było zatrudnionych 95 nauczycieli, w obecnym roku szkolnym to jest zatrudnionych nauczycieli 90. Liczba etatów zmniejszyła się o 1. W tym roku szkolnym to jest 74,24, a w ubiegłym 75,33. Finansowanie oświaty odbywa się ze środków budżetu państwa przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego w formie subwencji i dotacji. Przy naliczaniu subwencji brana jest pod uwagę liczba nauczycieli według awansu zawodowego nauczycieli, liczba uczniów, w tym też uczniów niepełnosprawnych, typy szkół. Dotacje celowane to środki celowe, to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań na realizację pewnych programów. No i oczywiście oświata jest również finansowana z własnych środków samorządowych. Wydatki na oświatę w powiecie brzezińskim w 2021 roku przeszło 9 milionów, a dokładnie 9 miliónów 144 940 20 groszy. Subwencja oświatowa opiewała na 6 212 560. Dotacje celowe pozyskane przez powiat brzeziński w 2021 roku to 524 966,77 groszy. Z budżetu powiatu dofinansowano realizację zadań oświatowych w
kwocie 2 407 413 i 43 grosze. Z wydatków, wydatki poniesione bezpośrednio z budżetu powiatu brzezińskiego w ubiegłym roku to wydatki na diagnostykę specjalistyczną uczniów w kwocie 12,5 tysiąca, 4 tysiące to pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Wydatki na zadania inwestycyjne, w skład których weszły przebudowa infrastruktury sportowej oraz modernizacja pracowni szkolnych wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach opiewał na 1 133 545,50 groszy. Modernizacja sali sportowej, sportowo-rekreacyjnej dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach 160 707,75 groszy. Razem te wydatki poniesione bezpośrednio z budżetu powiatu brzezińskiego w 2021 roku opiewały na 1 310 753,25 groszy. Jednostkowy koszt ucznia w poszczególnych placówkach wyglądał następująco, a mianowicie w liceum ogólnokształcącym w Brzezinach koszt jednego ucznia wzrósł o 145,43 zł. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach to jest wzrost o 2427,12 zł. A w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych wzrost prawie o 5 tysięcy, dokładnie 4999,34 grosze. Dotacje celowe przyznane dla Powiatu Brzezińskiego w 2021 roku na finansowanie innych zadań oświatowych to dotacja na wyposażenie szkół, podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych, dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem realizowanego przez Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy działający przy Szkole Podstawowej Specjalnej Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach. Program edukacji ekologicznej realizowany w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach. Program Aktywna Tablica również realizowany przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach. Program Poznaj Polskę był realizowany w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Brzezinach oraz w Liceum Ogólnokształcącym. Natomiast program Erasmus realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Brzezinach opiewał na 447 393,41 groszy. Razem z dotacji celowych uzyskano 524 966,77 groszy. W powiecie brzezińskim funkcjonowały również w 2021 roku szkoły niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, a dotowane były przez powiat brzeziński z subwencji oświatowej ogólnej przekazywanej jednostce samorządu terytorialnego. I do tych szkół należało liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz policjalna szkoła zawodowa. Policjalna szkoła zawodowa, a jeszcze powiem tak, że z budżetu powiatu brzezińskiego w roku 2021 dotacje dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych przekazano środki finansowe w wysokości 126 698,93 grosze. Policjalna szkoła zawodowa oraz liceum dla dorosłych edukator w Brzezinach prowadzonych przez pana Tomasza Baradowskiego nie prowadzi zajęć od dnia 1 września 2001 roku. W tym samym nie przedstawia comiesięcznych informacji o liczbie uczniów. Wobec powyższego
nastąpiło faktyczne zaprzestanie procesu kształcenia. W przypadku, gdy szkoła lub placówka zaprzestała działalności przez okres przekraczających 3 miesięcy, organ ewidencyjny zobligowany jest w drodze decyzji do wykreślenia z ewidencji, co jest równoznacznie z likwidacją szkoły. I tu w tym przypadku wykreślenie z ewidencji szkół niepublicznych nastąpiło w drodze decyzji starosty Brzezińskiego z dniem 22 grudnia 2021 roku i jest równoznaczne z likwidacją tej szkoły. Zgodnie z artykułem 30a Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach. Na wynagrodzenie nauczyciela składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki, w skład których wchodzi dodatek stażowy, funkcyjny, motywacyjny, opiekuna stażu za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźne oraz nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie i inne wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy. Średnie wynagrodzenie nauczycieli jest iloczynem kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej i procentem tej kwoty. 100% to nauczyciele stażyści, 111% nauczyciele kontraktowi, 144% nauczyciele mianowani i 184% to nauczyciele dyplomowani. Kwota bazowa w 2021 roku to 3537,80 zł. Analiza poniesionych przez Powiat Brzeziński w 2021 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wykazała, że w roku 2021 wszyscy nauczyciele z poszczególnych grup awansu zawodowego osiągnęli średnie wynagrodzenie określone w karcie nauczyciela. Ja bardzo dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Elu za przedstawienie informacji i obszernego materiału dotyczącego analizy kosztów funkcjonowania placówek oświatowych. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do Pani Elu? Jest pytanie. Radny Kotecki, bardzo proszę. Tak, proszę. Radny Kotecki podnosił rękę. Chciał zabrać głos. Mam pytanie do zarządu. Jaki jest stosunek do dwóch rzeczy finansowych, a mianowicie chodzi o tą, o skomentowanie tej różnicy no w sumie pomiędzy subwencją a kosztami około 3 milionowe, czy tam po odjęciu dotacji około 2,5 miliona. I druga rzecz o skomentowanie, bo ponad 400 tysięcy, o ile pamiętam, jest różnica pomiędzy tą średnią wymaganą a faktycznymi zarobkami w grupie mianowanych. Poprosiłbym, aby zarząd skomentował te dwie sytuacje. Dziękuję. Panie przewodniczący, nie wiem, można? Tak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, nie ma chyba samorządu, który nie dokłada w tej chwili do szkół. To niestety jest w każdym samorządzie. Te pieniądze u nas to jest około 2,5 miliona, to też nie jest tak duża kwota jak w niektórych samorządach. Myślę, że na naszych dzieciach nie powinniśmy oszczędzać. I kiedy trzeba to dołożyć, no to na razie dokładamy. Mamy nadzieję, że te nabory będą większe. Już te nabory są większe. Już w tym roku udało nam się liceum ogólnokształcącym utworzyć klasę 24-osobową, gdzie do tej pory, tak jak pan starosta pamięta, były to małe klasy. Tam mieliśmy klasy nawet chyba 15-12-osobowe, więc
tym momencie te koszty też, mam nadzieję, będą się zmniejszali. W nowym roku szkolnym zamierzamy otworzyć więcej różnego rodzaju kierunków szkoły zasadniczej, branżową w tej chwili to się nazywa. Więc mam nadzieję, że będziemy mieli więcej uczniów i te koszty troszeczkę będą się zmniejszały, ta subwencja będzie większa, bo wiadomo, że te koszty są mniejsze, kiedy są klasy większe. Więc tutaj na to pytanie, tak? A wynagrodzenia? No wynagrodzenia w ogóle zmieniają się w tej chwili, różnego rodzaju zasady wynagrodzeń. Póki co nie musimy dokładać nauczycielom, więc to jest dobrze. I będziemy dążyli do tego, żeby w każdej tej grupie oczywiście nauczyciele zarobili swoją, tą swoją część, którą powinni zarobić. Bardzo dziękuję Pani Starosto za odpowiedź. Nie widzę, nie słyszę. W takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami powiatu brzezińskiego na lata 2022-2025. Tu prosiłbym o zabranie głosu Panią Małgorzatę Żurę. Też nadmieniam, że rzeczony program został też omawiany wcześniej, zarówno przed ostatnią sesją, jak i w dniu dzisiejszym, także bezpośrednio na komisjach przed sesją. Bardzo proszę, czy Pani Małgorzata? Jeżeli mogę, to chciałabym tylko dodać, że wszelkie uwagi, które były zgłoszone wcześniej, zostały uwzględnione. Błędy popełnione w załączniku do programu zostały usunięte. Po raz drugi program był opiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Także program przekazany do Państwa jest w pełni poprawny, odpowiada wszelkim zasadom i wymogom uwzględnionym w prawie. A jeżeli mogę, to jeszcze chciałabym wyjaśnić. Na komisjach pan radny Lipski zadał pytanie odnośnie kosztów przygotowania programu i ja troszkę oszukałam nieświadomie, nie ta szufladka mi się w głowie otworzyła. Koszt przygotowania programu, firma zapłata za pracę firmy wynosił 4428 zł, a podałam chyba znacznie więcej. Także poprawiam. 4428 tysięcy to jest koszt przygotowania programu, jaki z naszej strony były poniesione w odnośnie do firmy, która przygotowywała program. Jak Państwo mają jakieś pytania, to może lepiej, jak będę odpowiadać. Bardzo dziękuję. Jasne, oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję Pani Małgosiu za to słowo wstępu. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do Pani Małgosi, czy również do projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami powiatu brzezińskiego na lata 2022-2025. Głosowanie imienne, kolejność alfabetyczna. Bogdański Krzysztof. Jestem za podjęciem uchwały. Radny Czółno Krzysztof. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Radny Gędek Tadeusz. Radna Gralewska Jagiełło Irena. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Radna Kaczmarska Beata. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Radny Kamiński Radzisław. Jestem za. Dziękuję. Pani Starosta Renata Kobiera. Jestem za. Dziękuję. Radny Kotecki Edmund. Trochę tych błędów za dużo jeszcze zostało. Jestem przeciwny. Dziękuję. Radny Kotynia Krzysztof. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Radny Krakowiak Jan. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Radny Lipski Bartłomiej. Jestem za. Dziękuję. Radna Natkańska Ewa. Jestem za. Dziękuję. Radny Nawrocki Daniel. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Radny Orłowski Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. I pan wicestarosta Ryszard Sienkiewicz. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 13 głosami za, przy jednym sprzeciwie i jednym nieobecnym. Wysoka Rada uchwałę podjęła.
Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych. O zabranie głosu również chciałbym poprosić panią Małgorzatę Żuraw. Przedstawi nam projekt uchwały i założenia programu. Też chciałem nadmienić państwu, że przedmiotowy program również został omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Także pani Małgosiu, bardzo proszę o wprowadzenie. Szanowni państwo, nawiązując do tego, że program był dosyć szczegółowo omówiony na komisji, chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że przyjęcie takiego programu jest wyjściem jak gdyby naprzeciw oczekiwaniom, myślę, że społecznym przede wszystkim, odnośnie podjęcia jakichś działań, bodźców, to do tego, żeby zachęcić młodzież do podjęcia innej aktywności niż tylko bierne chodzenie do szkoły, do podniesienia wyników w nauce. I jednym z elementów czegoś takiego może być, a mamy nadzieję, że będzie, program stypendialny. Program skierowany jest do wszystkich uczniów szkół prowadzonych przez powiat brzeziński, czyli w naszym przypadku do uczniów liceum ogólnokształcącego imienia Iwaszkiewicza i do uczniów zespołu szkół ponadpodstawowych. Zasady określone, o których mówiłam, ale jeszcze przypomnę, stypendium przewidziane jest za wyniki i udokumentowane osiągnięcia za rok ubiegły. Dla uczniów będących nadal uczniami to jest za 10 miesięcy, dla absolwentów okres 8 miesięcy, maksymalna kwota stypendium przewidziana jest na 250 zł. Płatność jednorazowo na konto wskazane przez ucznia bądź jego rodziców, jeżeli uczeń jest niepełnoletni. Organem przyznającym stypendium w myśl tego, co zawiera uchwała, jest Zarząd Powiatu w Brzezinach. Uchwała zawiera również wszystkie niezbędne załączniki, tak żeby całość była spójna i mogła spełniać wymagania ustawowe. O możliwości przyznania takiego stypendium czy przyjęcia programu stypendialnego wskazuje ustawa o systemie oświaty. Natomiast ustawa o samorządzie powiatowym wskazuje, że Rada Powiatu jest tym organem, który ewentualnie taką uchwałę może i ma prawo podjąć. Środki w całości na ten program przewidziane są w budżecie powiatu brzezińskiego. To ja tyle, chyba że państwo mają szczegółowe pytania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie co do przedstawionego materiału i projektu uchwały przez panią Małgosię? Bartłomiej Lipski, bardzo proszę, panie radny. Mam pytanie, dlaczego dla uczniów techników i szkół branżowych obniżone są wymagania w stosunku do uczniów szkół ogólnokształcących? Mogę tak? Dlatego, panie radny, że uczniowie szkół zawodowych, a w szczególności uczniowie techników, bo o takim mówimy w naszym przypadku, oprócz tego, że zaliczają przedmioty ogólnokształcące, zdają maturę, to jeszcze mają znaczne obłożenie przedmiotami zawodowymi. I te przedmioty zawodowe również kończą się egzaminami bardzo wymagającymi, co doświadczenie wskazuje, że nasi uczniowie bardzo dobrze radzą sobie z tymi egzaminami. W związku z tym racjonalne wydaje się, chyba że państwo są innego zdania, to zawsze można zmienić, ale racjonalne wydaje się, że biorąc pod uwagę obłożenie pracą, można by obniżyć nieco wymagania związane z osiąganą średnią. Doświadczenie wskazują nie tylko na naszym polu, ale w skali województwa, a również Polski, że średnia wyników w technikach jest niższa, wyników w nauce w technikach jest niższa niż średnia wyników w szkołach ogólnokształcących. Bardzo dziękuję. Czy pan radny jest usatysfakcjonowany odpowiedzią? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych. Głosowanie imienne, kolejność alfabetyczna. Bogdański Krzysztof, jestem za podjęciem uchwały. Radny Czółno Krzysztof. Jestem za. Dziękuję bardzo. Radny Gendek Tadeusz. Radna Gralewska Jagiełło Irena. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Radna Kaczmarska Beata. Jestem za. Dziękuję. Radny Kamiński Radzisław. Jestem za.
Dziękuję. Pani starosta Renata Kobiera? Jestem za. Dziękuję. Radny Kotecki Edmund? Jestem za. Dziękuję. Radny Kotynia Krzysztof? Jestem za. Dziękuję. Radny Krakowiak Jan? Jestem za. Dziękuję. Radny Lipski Bartłomiej? Jestem za. Dziękuję. Radna Natkańska Ewa? Jestem za. Dziękuję. Radny Nawrocki Daniel? Jestem za podjęciem uchwały. Radny Orłowski Krzysztof? Jestem za. I pan wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz? Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w tym momencie przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 3-letniego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie brzezińskim na lata 2020-2024. W tym momencie chciałbym oddać głos pani dyrektor PCP w Brzezinach, pani Magdalenie Adamskiej. Pani dyrektor, witamy serdecznie. Dzień dobry, panie przewodniczący, Szanowni Państwo. Podstawą opracowania powiatowego programu wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2022-2024 jest artykuł 170 ustęp 1 ustawy z dnia 9 czerwca. Wprowadzany niniejszą uchwałą program stanowi w zasadniczej części kontynuację działań zawartych w dokumencie z 2019 roku oraz jego zmiany z 2020 roku. Treść programu została poszerzona o zapisy dotyczące ewaluacji poprzednio sformułowanych założeń i kierunków działań. Nadal priorytetowe kierunki działań to deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, m.in. poprzez indywidualizację udzielanego wsparcia, równoczesny rozwój oraz współpracę międzyinstytucjonalną na rzecz dziecka i rodziny. Realizacja celów programu powinna w kilkuletniej perspektywie doprowadzić do stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu wsparcia rodziny. Oczywiście ustawa jest w trakcie zmian, także program zostaje teraz wprowadzony w takim kształcie, być może zostanie wprowadzony w takim kształcie. Wiemy, że te zmiany będą wpływały na zapisy, które są w programie, ale mamy nadzieję, że będą spójne z tym, co znajduje się w 3-letnim programie rozwoju pieczy. Program podzielony jest na część, która odnosi się do poprzedniego programu i stanowi podsumowanie działań realizowanych oraz przedstawia prognozę działań na najbliższe 3 lata. Błędy, które zostały wskazane na komisji, jeżeli chodzi o powielenie tych tabelek, czy brak dopisanego zdania tutaj na tej stronie 29, przepraszam, na pewno zostaną poprawione i to wszystko będzie już jak gdyby tak, jak być powinno. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani dyrektor za informację i za przedstawienie zarówno projektu, jak i programu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do pani dyrektor w tym zakresie? Nie widzę i nie słyszę. W takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia do realizacji 3-letniego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie brzezińskim na lata 2022-2024. Głosowanie imienne, kolejność alfabetyczna. Bogdański Krzysztof, jestem za podjęciem uchwały. Radny Czółno Krzysztof. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Radny Gędek Tadeusz. Radna Gralewska Jagiełło Irena. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Radna Kaczmarska Beata. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Radny Kamiński Radziku. Jestem za. Dziękuję. Pani starosta Renata Kobiera. Jestem za. Dziękuję. Radny Edmund Kotecki. Jestem za. Dziękuję. Radny Kotynia Krzysztof. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Radny Krakowiak Jan. Jestem za. Dziękuję. Radny Lipski Bartłomiej. Radna Natkańska Ewa. Jestem za.
Dziękuję. Radny Nawrocki Daniel? Jestem za. Dziękuję. Radny Orłowski Krzysztof? Jestem za. Dziękuję. I pan wiceprzewodnicząca Ryszard Śliwkiewicz? Jestem za podjęciem uchwały. 13 głosami za, uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Przechodzimy, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, do kolejnego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie brzezińskim na lata 2021-2027. O słowo wstępu również poprosiłbym panią dyrektor Magdalenę Adamską. Bardzo proszę, pani dyrektor. Szanowni Państwo, ten program on trwa, w tym momencie trwa cały czas, natomiast na skutek kontroli wojewody wskazano nam obszary, które należy poprawić i w związku z tym konieczna jest ponowna uchwała. Zostaliśmy zobowiązani do tego, aby wskazać, kiedy dokładnie w obszarach monitorowania i ewaluacji będzie sprawozdawane z tego programu, ze wskazaniem dokładnej daty oraz jakie środki finansowe będą przeznaczone na realizację w pierwszym i kolejnych latach tego programu. W związku z tym została przygotowana uchwała, w której niestety w podstawie prawnej, która była przekazana, wkradł się błąd, za który bardzo przepraszam, ale jest już poprawiony, jest już zaparafowane wszystko przez radcę prawnego. Pan przewodniczący też to ma już u siebie. Także bardzo prosiłabym o przyjęcie tego programu uchwałą. A jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście odpowiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Potwierdzam, że został projekt uchwały poprawiony i wszystkie te rzeczy, o których mówiła pani dyrektor, zostały usunięte. Pytanie do państwa radnych. Czy ktoś ma pytania co do przedstawionego materiału przez panią dyrektor? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie brzezińskim na lata 2021-2027. Głosowanie imienne, kolejność alfabetyczna. Bogański Krzysztof, jestem za podjęciem uchwały. Radny Trudno Krzysztof. Jestem za. Dziękuję bardzo. Radny Gędek Tadeusz. Radna Gralewska Jagiełło Irena. Jestem za. Radna Kaczmarska Beata. Jestem za. Radny Kamiński Radzisław. Jestem za. Pani starosta Renata Kobiera. Jestem za. Radny Edmund Kotecki. Jestem za. Radny Kotynia Krzysztof. Jestem za podjęciem uchwały. Radny Krakowiak Jan. Jestem za. Radny Lipski Bartłomiej. Jestem za. Radna Natkańska Ewa. Jestem za. Radny Nawrocki Daniel. Jestem za. Radny Orłowski Krzysztof. Jestem za. I pan wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że 14 głosami za, Wysoka Rada uchwałę podjęła. Przechodzimy, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu brzezińskiego na 2022 rok. W tym momencie chciałbym przywitać bardzo serdecznie pana skarbnika powiatu, pana Tomasza Makowskiego. Panie Tomku, słyszymy się? Halo? 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 Witamy, panie Tomku. Witam. Proszę o przedstawienie zmiany w budżecie powiatu brzezińskiego. Uchwała dotyczy zmiany budżetu w zakresie dochodów, wydatków, wykazu zadań inwestycyjnych. Zmiany w dochodach w załączniku numer 1 to w dziale 600 zwiększenie budżetu o kwotę 70 tysięcy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogi oraz w dziale 801 zwiększenie budżetu o kwotę 30 tysięcy złotych z tytułu dotacji z budżetu państwa na program Laboratoria Przyszłości. Te 30 tysięcy złotych już otrzymaliśmy w tamtym roku pod koniec grudnia, ale w tym roku będą wydatkowane.
Dział 600. Zmniejszenie budżetu na bieżące wydatki dotyczące utrzymania dróg o kwotę 80 tysięcy złotych. W dziale 700. Gospodarka nieruchomościami. To zwiększenie budżetu o kwotę 40 tysięcy złotych, między innymi ze względu na konieczność wypłaty odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz określenie planu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ulicy Moniuszki 14/16, lokal 46, w wysokości 150 tysięcy złotych. I zwiększenie planu w dziale 801, zwiększenie planu wydatków powiatowego zespołu szkół i placówek oświatowych o kwotę 30 tysięcy złotych w związku z realizacją laboratoria przyszłości. Zmiany w załączniku o inwestycjach dotyczą właśnie zakupu nieruchomości położonej w Brzezinach przy ulicy Moniuszki 14/16. I to są wszystkie zmiany w projekcie uchwały. Bardzo serdecznie dziękuję, panie skarbniku. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania co do przedstawionego materiału przez pana skarbnika? Jest pytanie, radny Czumno Krzysztof, bardzo proszę. Chciałbym bliższej informacji na temat zwiększenia dochodów w dziale zarządzanie pasem drogowym. Tam chodzi o 70 tysięcy złotych. Tak, już powiadam. To jest na podstawie analizy i spodziewanych wpłat. Żaden inny czynnik nie występuje. Tam jest plan na 470, w tym momencie mamy plan na 470 tysięcy, wpłat mamy ponad 350 tysięcy i na podstawie po prostu analizy dotyczącej tych wpłat i tutaj jeżeli chodzi o ilość tych zajęć, tak przewiduję skromne podniesienie o 70 tysięcy. Myślę, że zrealizujemy ten plan. Czyli są to szacunki? To jest szacunek, to nie jest konkretna decyzja na tym, tylko po prostu na podstawie analizy szacunek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Edmund Kotecki, bardzo proszę. Chciałbym się odnieść do tej proponowanej zmiany, a mianowicie zdjęcia 80 tysięcy z dróg. Sytuacja na drogach, wszyscy widzimy, jest trudna, zła. W związku z tym dalsze zdejmowanie środków, które już tam są, nie pomoże na pewno. Szczególnie, że mówimy, że z tego środowiska drogowego również mamy jakieś wpływy dodatkowe. Odniosę się do tego na przykładzie jednej drogi, bo nie będę oceniał wszystkich. Droga Niesłuków-Dmosin, przy której jest chociażby usytuowanych baz tirów około 150 sztuk. To są przejazdy autobusy, to jest dojazd do całej logistyki strykowskiej, przewozy pracowników nie tylko z terenu powiatu, ale także powiaty sąsiednie i częściowo łowicki i skierniewicki. To jest przejazd mieszkańców bardzo masowo powiatu łowickiego, Łódź, szczególnie zjazdowa. To jest często stosowany objazd, zwłaszcza jeśli często się zdarzają różne zdarzenia na 14, na drodze numer 14 krajowej. Także w związku z tym, że bardzo dużo mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie, komendanci mówili również, odnosili się zarówno jeden, jak i drugi, mówił o zdarzeniach na autostradzie. Ochotnicza Straż Pożarna w Mosinie, jak widzieliśmy z wykazu, nie było tego pokazane, jest w Trójce, gdzie ma wśród ochotników najwięcej wyjazdów w województwie łódzkim. Gros tego to jest właśnie autostrada i to jest też tą drogą przejazd. Mamy ciągle tą drogę nieodwodnioną, zalaną. No jak zarząd pisze mieszkańcom, że usytuowanie wysokościowe przepustów mają sobie we własnym zakresie załatwiać, to mieszkańcy pewnie już wszyscy niwelatory sobie pokupią i będą usytuowanie wysokościowe mierzyć. Można byłoby raptem trzy przepusty obniżyć po to, żeby wreszcie na zakręcie w niebezpiecznym miejscu przestało być to rozlewisko wielkie, które miesiącami całymi się ciągnie. Czasem jest to cała droga zalana,
a najczęściej, tak jak teraz, tak 1/3 i połowa tej drogi, dziury, które się tu wybijają ze względu na brak między innymi odwodnienia, to wymijanie samochodów, to jeden musi sobie zaczekać, drugi przejedzie. Taka to jest sytuacja, w związku z tym jestem przeciwny zawieraniu tych środków na ten cel. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani starosta? Panie przewodniczący, czy pan problem, tak? Tak, bardzo proszę. Szanowni państwo, jak wyglądają drogi w tej chwili, to wiemy, jesteśmy w okresie zimowym jeszcze. Ta temperatura, która jest na zewnątrz, nie sprzyja żadnym drogom, czy powiatowym, czy gminnym. Wszystkie drogi tak naprawdę wyglądają kiepsko. Nasze drogi również. W tej chwili łatanie dziur to jest łatanie na krótko. Na pewno to robimy, staramy się te drogi zabezpieczać. Ale tutaj w tej chwili też w ustawie, uchwale budżetowej. Tutaj, jak państwo wiecie, będziemy mieli wolne środki, bo o tym już rozmawialiśmy dopiero w kwietniu, maju. I wtedy te środki uzupełnimy wtedy drogi, jeżeli będzie taka potrzeba. Na tą chwilę wiemy, że mamy pewnego rodzaju oszczędności z zimy. Dlatego te środki przenosimy na zakup nieruchomości, którą też nie wiemy, czy jeszcze kupimy. Na tą chwilę jeszcze nie jest rozstrzygnięty ten konkurs. Złożyliśmy nasz wniosek, to była uchwała z poprzedniego miesiąca. Złożyliśmy wniosek nasz na zakup tej nieruchomości. Jeżeli się uda, bardzo dobrze. Jeżeli nie, to te pieniądze wtedy też wrócą do dróg. A jeżeli, ja mówię, jeżeli kupimy, to w kwietniu, maju, kiedy będą wolne środki w budżecie, będziemy uzupełniać te brakujące środki w drogach, czy tam, gdzie w tej chwili bierzemy te środki. Mamy świadomość, że w tej chwili nie mamy skąd wziąć pieniądze. Jeżeli nieruchomość jest teraz do kupienia, musimy zabezpieczyć środki teraz, bo za 2-3 miesiące nie będziemy mieli może takiej okazji. A drogi na bieżąco są remontowane, co możemy, to robimy. Dopiero po tym okresie zimowym będziemy bardziej mogli się przyjrzeć. Wiemy, że mamy dużo ośrodków w tej chwili już pozyskanych na remonty dróg. Są to remonty różnych odcinków w całym powiecie, więc też w tym roku myślę, że to będą rekordowe inwestycje drogowe. Nie będziemy mieli się czego wstydzić, a drogi, których na razie nie będziemy przebudowywać, na pewno będziemy na bieżąco zabezpieczać. I ja proszę o przyjęcie tej uchwały, ponieważ to są środki, które możemy przeznaczyć na zakup tej nieruchomości, która również będzie nam bardzo potrzebna, w której będzie mogła działać świetlica, jeżeli uda nam się ją kupić. A środki brakujące, jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście uzupełnimy z wolnych środków. O to chciałem dopytać. Rozumiem, że przeniesienie tych środków z tego paragrafu jest po to, ażeby zakupić nieruchomość dla powiatu, tak? I tym samym tak. powiatu. Tak. Rozumiem. Tak, na tą chwilę są te środki potrzebne. No mówię, jeżeli będą później potrzebne w drogach, na pewno zostaną uzupełnione. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Radny Daniel Nawrocki. Bardzo proszę, panie radny. Szanowni państwo, ja w nawiązaniu właśnie chciałem wcześniej zapytać już o procedurę w ogóle zakupu, bo z tego co pamiętam, zabezpieczaliśmy środki, oferta przez nas została złożona. Ale teraz z tego, co widzę, jest już określona kwota chyba przez sprzedającego określona. Jak właśnie ta procedura na ten moment po naszej stronie wygląda? Czy musimy dostosować się do tej ceny? Czy to jest nadal jeszcze ofertowa jakaś tam procedura? Takie moje pytanie. W tej chwili termin składania ofert był do bodajże 11 lutego. Chyba 11 lutego i czekamy na odpowiedź. Wiemy, że podobno było tam kilka wniosków, kilka ofert, więc czekamy na rozstrzygnięcie tej procedury. I wtedy będziemy wiedzieli, czy w ogóle nasza oferta jest brana pod uwagę. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze państwo radni macie pytania co do zmian w budżecie powiatu brzezińskiego? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Powiatu Brzezina z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu brzezińskiego na 2022 rok. Głosowanie imienne, kolejność alfabetyczna. Bogdański Krzysztof, jestem za podjęciem uchwały. Radny Czółno Krzysztof. Jestem za. Radny Gędek Tadeusz. Radna Gralewska Jagiełło Irena. Jestem za podjęciem tej uchwały. Radna Kaczmarska Beata. Jestem za. Radny Kamiński Radzisław. Jestem za podjęciem uchwały.
Dziękuję. Radna, przepraszam, pani starosta Renata Kobiera. Jestem za. Dziękuję. Radny Kotecki Edmund. Jestem przeciwny. Dziękuję. Radny Kotyniak Krzysztof. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Radny Krakowiak Jan. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Radny Lipski Bartłomiej. Jestem za. Dziękuję. Radna Nadkańska Ewa. Jestem za. Dziękuję. Radny Nawrocki Daniel. Jestem za. Radny Orłowski Krzysztof. Jestem za. I pan wicestarosta Ryszard Śliskiewicz. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż 13 głosami za Wysoka Rada uchwałę podjęła. Przechodzimy, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu brzezińskiego na lata 2022-2034. Bardzo proszę pana skarbnika o zabranie głosu. W związku ze zmianą budżetu dokonaną uchwałą zarządu powiatu z dnia 26 stycznia oraz uchwałami Rady Powiatów z 25 stycznia i 22 lutego uaktualniono kwoty planu poszczególnych pozycjach dochodów, wydatków budżetu powiatu brzezińskiego w 2022 roku do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały. Plan dochodów ogółem w roku 2022 wynosi 49 milionów 80 778 zł 85 groszy. W tym bieżące to 38 milionów 375 tysięcy 82 zł 66 groszy, a majątkowe to 10 milionów 705 tysięcy 696 zł 19 groszy. Plan wydatków ogółem to 49 milionów 561 tysięcy 894 zł 77 groszy. W tym bieżące 36 milionów 821 tysięcy 405 zł 20 groszy, a majątkowe to 12 milionów 740 489 zł 57 groszy. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1 553 677 zł i 46 groszy. Wynik budżetu deficyt w wysokości 481 115 zł 92 grosze. Przychody budżetu to kwota ogółem 1 300 000 z emisji obligacji. Rozchody budżetu 818 884 zł. I tutaj w tych pozycjach nie nastąpiły żadne zmiany. Natomiast w załączniku numer 2 w pozycji 1.3.1.5 zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021-2022 skorygowano limit zobowiązań do wysokości 400 tysięcy złotych. To są zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Bardzo dziękuję panie skarbniku za przedstawienie zmian. Pytanie do państwa radnych. Czy ktoś chciałby o coś dopytać? Coś trzeba byłoby wyjaśnić przez pana skarbnika czy przez zarząd? Bardzo proszę. Nie widzę, nie słyszę, a jest pytanie? Radny Lipski, bardzo proszę. Ja chciałem zapytać o to zimowe utrzymanie. To 400 tysięcy, ta korekta, to z jakiej kwoty na to 400? Tam po prostu chodzi o co? W tym wierszu, w budżecie, w WP, znaczy w WPF-ie, było tak, że limit na 2022 rok 400 tysięcy, a w ostatnim wierszu limit zobowiązań była 415 tysięcy złotych. No tutaj nie mogło tak być, bo nie może być większy limit zobowiązań niż po prostu pozostający budżet. Budżet w roku 2022 wynosił 400 tysięcy, a limit zobowiązań 415 tysięcy. Trzeba było skorygować po prostu tą pozycję, ten wiersz, ten zapis. Dziękuję bardzo. Czy są inne pytania? Rozumiem, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie zamykam dyskusję. W tym punkcie przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Powiatu Brzezina z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu brzezińskiego na lata 2022-2034. Głosowanie imienne, kolejność alfabetyczna. Bogdański Krzysztof, jestem za podjęciem uchwały. Radny Czołnoczysz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Radny Gandek Tadeusz. Radna Gralewska Jagiełło Irena. Jestem za. Radna Kaczmarska Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. Radny Kamiński Rewicza. Jestem za. Dziękuję. Starosta Renata Kobiera.
Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan radny Edmund Kopecki. Mój głos wstrzymujący. Dziękuję. Radny Kotynia Krzysztof. Jestem za podjęciem uchwały. Radny Krakowiak Jan. Jestem za. Dziękuję. Radny Lipski Bartłomiej. Jestem za. Radna Natkańska Ewa. Jestem za. Radny Nawrocki Daniel. Jestem za. Radny Orłowski Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. I pan wicestarosta Ryszard Śliwkiewicz. Jestem za podjęciem uchwały. Bardzo serdecznie dziękuję państwu radnym za to głosowanie. 13 głosami za. Wysoka Rada panu podjęła. Wysoka Rada przechodzimy do punktu 13. Sprawy różne. Kto chciałby w tym punkcie zabrać głos? Bardzo proszę. Radny Lipski Bartłomiej, bardzo proszę. Dzień dobry. Jeszcze raz chciałbym oczywiście o drogach i mam takie pytanie, czy jest chociaż przybliżony harmonogram naprawy nawierzchni tych dróg powiatowych, ponieważ ta zima dała ostro we znaki wszystkim naszym drogom. W niektórych miejscach jest tak, że po prostu wygląda ta droga w tej chwili, jakby ktoś w nocy przyszedł i ukradł asfalt. Nie będę tu mówił o jakiejś konkretnej drodze, bo praktycznie wszystkie, którymi jeżdżę na terenie naszego powiatu, są w tej chwili w opłakanym stanie. I czy znamy chociaż jakiś przybliżony, realny termin, kiedy zaczną się wiosenne naprawy dróg? Pan przewodniczący, można? Pani starosta będzie odpowiadała, tak? Tak, spróbuję. Szanowni państwo, te naprawy dróg trwają na bieżąco. To nie jest tak, że my ich w tej chwili nie naprawiamy. Gdzie możemy, tam codziennie pracownicy naprawiają te drogi. W najbliższym tygodniu, albo w tym tygodniu, bo w następnym ogłosimy już przetarg na ulicę, na drogę od Grzmiącej do Janinowa. Więc tam też już te naprawy robimy naprawdę bieżące takie, bo za chwilę moment będzie ta droga przebudowywana. Już otrzymaliśmy w tym tygodniu, otrzymaliśmy ponad 1 000 000 zł dofinansowania na tą część Grzmiącej w lesie, więc tak naprawdę jak tylko podpiszemy umowę z wojewodą, będziemy ogłaszali przetarg na ten ostatni odcinek, więc cała ta droga w tym roku będzie zrobiona. Czekamy na decyzję środowiskową w sprawie przyłęku i tak naprawdę będziemy za momencik mogli ogłaszać również przetarg na Mościska, Osiny, Przyłęk, Małczewską. Więc to kolejne te drogi, które w tej chwili naprawdę wyglądają bardzo źle, ale myślę, że na wiosnę, no już w najbliższym czasie, w przyszłym miesiącu na pewno już będzie ogłoszony ten przetarg, więc te drogi i remont drogi od Brzezin w stronę Jordanowa również w marcu najpóźniej będzie ogłoszony przetarg na to, więc te drogi będą już remontowane, przebudowywane, a pozostałe drogi są cały czas na bieżąco łatane. W momencie, kiedy mamy możliwość zakupu masy na gorąco, to są łatane w ten sposób, jeżeli nie, to masą na zimno i gdzie możemy, to codziennie chłopaki wyjeżdżają i łatają te drogi. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeśli mogę jeszcze tylko słowo, bo bardzo mnie cieszy to, co pani starosta powiedziała, że są na bieżąco i te inwestycje, które będziemy robić, że już się zaraz zaczną na tych drogach, bo faktycznie one są w bardzo kiepskiej kondycji. Bardzo prosiłbym też o atencję, jeśli chodzi o drogę w Marianowie Kołackim, gdzie za chwilę ona będzie totalnie nieprzejezdna. I tutaj jak się jedzie przez Mrogę, też są dwa takie fragmenty, gdzie po prostu, tak jak mówię, ktoś przyszedł i zabrał asfalt w pewnych fragmentach. I tak samo Przyłęk przy lesie, to już nawet nie ma co mówić o jakiejkolwiek drodze tam. Tak, Przyłęk przy lesie jest w bardzo złym stanie, ale w tym momencie tam już nawet ta naprawa, jeżeli to za momencik będzie przebudowywane, więc tam jest tak naprawdę tylko łatane tak, żeby nie było niebezpiecznie. Marianów Kołacki chcemy złożyć w najbliższym wniosku do Polskiego Ładu. Marianów, do Mrogę, więc jeżeli by się udało, to również te pozostałe drogi byśmy poskładali we wnioskach teraz do Polskiego Ładu i może jeszcze w tym roku, może przez to wyremontowali kolejne drogi. Gdybyśmy dotrzymali oczywiście dofinansowania.
Przepraszam, jeśli mogę jeszcze raz, bo to było drugie moje pytanie właśnie o Polski Ład. Chciałem zapytać, jakie drogi właśnie byśmy, czy drogi i jakie do kolejnego naboru? Oczywiście drogi przede wszystkim, bo drogi mamy chyba w najgorszym stanie. W jednym wniosku na przebudowę chcielibyśmy złożyć właśnie Marianów Kołacki. Teraz tak, w Jeżowie przy Alei Kasztanowej, tak, w gminie Jeżów. Kurczę, teraz tak, w Witkowicach mały odcinek taki tam przy skrzyżowaniu z Szonówką. Tam jest już nieduży odcinek 700 metrów i on jest też w bardzo złym stanie. I jeszcze jeden odcinek. Nie, później w remontach. Mamy Bronowice, mamy Mrogę, mamy właśnie. Kurczę, może jest Michał, bo on pamięta może bardziej. Panie Michale, jest pan? Tak, jestem. Dzień dobry, witam państwa. Proszę, bo będziemy będziemy składać dwa wnioski. Jeden będzie obejmował remont dróg powiatowych wraz z zakupem sprzętu. Drugi będzie obejmował przebudowy dróg powiatowych. I w ramach przebudowy będą wykonane cztery odcinki. To jest w Marianowie Kołackim odcinek o długości kilometra. Witkowice, tam jest poniżej kilometra, około, z tego co pamiętam, 700 metrów. Popień, ten fragment, Popień, mówimy o Popniu Rogowskim, brakujący ten fragment od drogi krajowej do tego miejsca, gdzie była wykonana przebudowa dwa lata temu. I czwarty odcinek to jest w gminie Jeżów, też miejscowość Popień, od Alei Kasztanowej do skrzyżowania z drogą na Kosiska. Teraz jeżeli chodzi o remonty, to mamy tak, cała Mroga Dolna, później mamy odcinek Przecław-Bronowice, Popień od, to jest od mostu tego na tej rzeczce tam przy PGR-ze do tego drugiego mostka takiego przy PGR-ze tam przy tych zabudowaniach. I coś pominąłem, Mroga, Popień, Przecław-Bronowice. Gminie Dmosin jeszcze, panie Michale, która droga. I w gminie Dmosin Osiny. Osiny ostatni, to jest ostatni kilometr drogi przed Głownem. Okej, bardzo dziękuję. Wspomniał pan jeszcze o sprzęcie, który będzie kupowany. Też jest kupowany, na który będzie składany wniosek. To rozumiem, że do utrzymania dróg też jakiś, tak? Tak, chodzi tutaj o sprzęt do utrzymania dróg. Dowiedzieliśmy się, że w ramach wniosków na remonty można też dorzucać wnioski na sprzęt do utrzymania dróg. No i chcielibyśmy tutaj wnioskować o zakup koparki wraz ze sprzętem oraz ciągnika, kolejnego ciągnika też tutaj ze sprzętem. Okej, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Radny Orłowski Krzysztof, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. No część, że tak powiem, kwestii, które chciałem poruszyć, już zostały poruszone. Ja w związku też tutaj odnośnie tutaj stanu dróg po teraz tej naszej zimie, no w zasadzie, no jak tu już było wspomniane, te drogi są w fatalnym stanie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że tutaj między innymi tutaj na drodze od Jeżowa w kierunku Ujazdu, tutaj przy kolejce, tutaj nasza ekipa, tutaj pewne te takie wyrby, takie największe już zostały, że tak powiem, załatane. Niemniej jednak tam wyrobiły się już kolejne i tutaj bym prosił, żeby tutaj jak najszybciej własnymi siłami tutaj to zrobić. I tutaj jest taka duża dziura, wyrwa tutaj na moście w Mościskach. Też tutaj jechałem dzisiaj. I też tutaj jest taka duża, żeby tutaj te największe, bo wiemy, że takie drobne, małe, to tutaj w okresie późniejszym na pewno tutaj będzie to naprawiane i realizowane. To jest pierwsze pytanie i drugie chciałem się spytać, jakie koszty ponieśliśmy w związku z zimowym utrzymaniem na tą chwilę? Hmm.
czy jeżeli można na pierwsze pytanie, chciałbym odpowiedzieć. Tak jak wspomniała wcześniej pani starosta, jest w tej chwili problem tego typu, że tutaj okoliczne wytwórnie, jeśli chodzi o produkcję masy, mają przerwy konserwacyjne. Myślimy, że tutaj, no bo jesteśmy w kontakcie z okolicznymi wytwórniami, myślimy, że już tutaj na początku marca wznowią produkcję i będzie można łatać te ubytki, te dziury masą na gorąco i wtedy na pewno robilibyśmy to kompleksowo, po prostu całą drogę już po kolei i te drobniejsze i te większe. Natomiast no w tej chwili musimy to wykonywać masą na zimno i w związku z tym robimy to tak bardziej awaryjnie, że uzupełniamy tylko te największe dziury, a no mówię, liczymy na to, że już wkrótce wytwórnie ruszą i wtedy będziemy wykonywać to kompleksowo. Regularnie tutaj robimy objazdy, no i mówię, tak jak powiedziałem, no staramy się w tym momencie te największe. Natomiast kwestia teraz podliczenia zimy, powiem szczerze, ja nie robiłem jeszcze podliczenia, nie wiem, czy kolega Skarbnik. Tomek Skarbnik robił. Około 60 tysięcy. W tej chwili już zafakturowane jest na około 60 tysięcy. Znaczy ten rok, bo tam jedna była jeszcze opłacona w zeszłym roku, ja tylko nie pamiętam na jaką kwotę, ale tam była dużo mniejsza ta kwota, ta faktura. To, czyli jednym słowem troszeczkę przyoszczędziliśmy na zimie, także możemy wydać troszkę więcej na drogi. Ale tak. To tylko dlatego, że właśnie przyoszczędzamy na zimie, to mamy więcej dziur, bo zamiast dużego mrozu czy śniegu, to mamy te zmiany temperatur. No takie pogody, a w tej chwili są troszeczkę gorsze dla dróg niż w rzeczywistości prawdziwa zima i mrozki śniegi. Dobrze, to ja dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy są jeszcze inne pytania, bądź kwestie, które Państwo radni chcielibyście poruszyć w tym punkcie? Jeżeli nie, to ja tylko też mam taką gorącą prośbę do zarządu, żeby pamiętać również o odwodnieniu naszej drogi powiatowej w miejscowości Rogów koło Kerfura, tak? Tam, gdzie ona sukcesywnie też jest zalewana, także żeby to też, nie mówię, że od razu, tak, teraz, tylko w miarę pojawienia się środków finansowych, tak, żebyśmy też pamiętali, ponieważ ta woda też tam stoi i ta nasza droga niszczeje, więc no warto byłoby się też tym tematem wspólnie, myślę, że tutaj z Urzędem Gminy w Rogowie skonsultować i postarać się odwodnić tą drogę. Także z mojej strony to wszystko. Innych pytań? No może jeszcze powiem, że cały czas trwają rozmowy z Urzędem Gminy w Rogowie, tam mamy pewnego rodzaju ustalenia, więc jeżeli będzie tylko taka możliwość, jeżeli będą jakieś środki finansowe, to również tą drogą będziemy się zajmować. A mówiłam również o tym, że dostaliśmy pieniądze na drogę w Grzmiącej. To może jeszcze powiem, że gmina Rogów złożyła nasz wniosek na kilometr drogi w miejscowości Wągry i również otrzymała dofinansowanie, więc w tym roku również będzie zrobiony dodatkowo kilometr drogi w miejscowości Wągry. Będzie robiony przez gminę Rogów z naszym dofinansowaniem wkładu własnego. Także nie pozostaje. To jest również spore dofinansowanie, bo tam jest ponad chyba 1 700 000. Panie starosto, w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki tak za powodzenie tych wszystkich inwestycji i oby na zakończenie tego roku moglibyśmy się pochwalić wyremontowanymi drogami na terenie powiatu brzezińskiego. Także trzymamy kciuki. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w tym momencie wyczerpaliśmy porządek obrad. Nikt nie chce już zabierać w tym punkcie głosu. W takim razie ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zamykam 49. sesję 5. kadencji Rady Powiatu w Brzezinach zaplanowaną na dzień dzisiejszy. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia następnym razem.